Jest coś takiego, że wszystkie yy, łabędzie na Tamizie należą do królowej. A tylko łabędzie, kaczki są wolne? Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga, bardzo się cieszę. I mówiąc bardzo, naprawdę nikt sobie poza nami nie zdaje sprawy z tego, jak bardzo się cieszę, że cię widzę w moim mieszkaniu naprzeciwko mnie z mikrofonem w ręce, ponieważ na to spotkanie umawiamy się już. Ile? No, cztery miesiące na pewno. Naprawdę? Je Boże, ja mówię, że już mam wreszcie to rok. No, albo dwa. <grym> kiedy y, spisywałam sobie pytania od moich patronów do ciebie, mm -hmm. to sobie myślałam, Boże, kiedy ja im powiedziałam, zadawajcie pytania, bo niedługo się z Tobą widzę? I tak, mm, mam nadzieję, że wszystkie te osoby dalej są moimi patronami, że coś się <grym> nie zmieniło bo, y, w międzyczasie. Y, w każdym razie, bardzo się cieszę, że się spotykamy y, i pogadamy sobie na temat. Monarchii Brytyjskiej, mm -hmm. a czy na temat innych to się okaże w trakcie? Tak, cieszę się, że w końcu doszło do tej rozmowy, bo pamiętam, że kiedy rok temu, w czasie pandemii, nagrywałam odcinek smacznego o menu królewskim, menu Elżbiety II. To miałam takie, takie przemyślenie, kurde, Zmaczyńska, pospiesz się, nie możesz z tym zwlekać, bo jeśli Ela nagle umrze, to będzie przypał to opublikować. Już musisz zmienić narrację, że wyobraźcie sobie, jakbyście hipotetycznie szli na taką imprezę, bo no niestety Ela już nie żyje i musiałaby się całkiem zmienić narrację, i byłoby niezręcznie publikować taki podcast, a wiadomo. Nic nie wiadomo, no, nic wszystko nie wiadomo. się może zdarzyć. No, o jednego członka rodziny królewskiej już mniej jest dzisiaj, jak y, rozmawiamy niż kiedy miałyśmy wstępnie, więc cieszę się i rzucę szybko ten podcast, żeby też się nic nie zmieniło, bo byłoby niezręcznie. Także po tym długim, jakże wstępnie wstępie, powiedz mi, proszę, jak zaczęła się Twoja przygoda z monarchią brytyjską? Ojej, e, moja przygoda w ogóle z monarchiami, nie tylko z monarchią brytyjską, mm -hmm. bo zaczęła się dawno temu, ale nie zaczęła się wcale od monarchii brytyjskiej. Bo najpierw były e, księżniczki Disneya. N no właśnie, <laughs> prawie że. Więc moja przygoda z monarchiami, nie tylko brytyjską, zaczęła się e, od bajek. Nie Disneya, tak jak powiedziałaś wcześniej, mm -hmm. e, tylko od e, baj bajki Anastazja oraz bajki Sisi. Były to dwie bajki, które oglądałam w okresie około podstawówkowo-przedszkolnym. Yy, I Anastazja to była taka bajka wytwórni Dreamworks, która yy, opowiadała o księżniczce Anastazji z Rodu Romanowów. Yy, mniej więcej koncept był trochę prawdziwy, trochę nieprawdziwy, trochę bajkowy, ale bardzo mnie uwiódł ze serce. A Sisi to jest po prostu Sisi, cesarzowa żona Franciszka Józefa, czyli najbardziej znanego austriackiego cesarza tam XIX i początku XX wieku. No i jakby historia była taka sama, że księżniczka była wyjęta jakby z realu do bajki i na tym się mniej więcej kończyło, bo potem miała swoje różne przygody. I ja właśnie przez te bajki się mega zainteresowałam monarchiami i dworami królewskimi itd. No i potem byłam z... to było około 2005 roku. Pojechałam z moimi rodzicami do Wiednia i oglądaliśmy tam różne dwory, były dwory królewskie, czyli Schönbrunn i Hofburg. I mój tata jest w ogóle wielkim pasjonatem historii i zawsze jak jeździliśmy na wakacje, to nas zabierał, my się śmieliśmy zawsze w rodzinie na takie ruiny pokolana, czyli miejsca archeologiczne dosyć, że tak powiem, Zamierzchłe, więc jak już wylądowaliśmy nie w takim antycznym mieście, tylko w prawdziwym mieście, czyli w Wiedniu, bo wcześniej. I to nawet niebrzydkim. I to niebrzydkim. <laughs> Żeby nie powiedzieć, że bardzo ładny. To było w ogóle takie jedno z pierwszych miast, które ja odwiedzałam. Duże, jak nie pierwsze takie po Warszawie. Zagraniczne. Na Zagraniczne. A wierzył mnie podobnie? bo ja byłam ze szkołą w Wiedniu, co prawda wiele z tego pamiętam, mm -hmm. to było gimnazjum, więc mogłabym pamiętać, ale nie pamiętam co zwiedzaliśmy, pewnie wszystko, ale pamiętam głównie piękne ogrody tam. Tak, tam są piękne ogrody i to, ponieważ też było pierwsze takie moje miasto duże, to zrobiło na mnie ogromne wrażenie i chyba największe wrażenie zrobiły na mnie właśnie te pałacy Schönbrunn i Hofburg. Mm -hmm. Nie dlatego, że one były jakieś szczególnie piękne, ale dlatego, że mm, mieliśmy takie audiobooki. Audioguider. Audio wtedy jeszcze audiobooków chyba nie było na świecie. No, to było tak dawno. Mogły temu. być. No, audiobooki to były dawno, bo przecież. Ym... Na kasetach były bajki. Nie wiem, czy kojarzysz. No, pewnie, że tak. Ale w to w ogóle jest dygresja. Natomiast kojarzy taką scenę z filmu Mac Imperium? Nie wiem, czy oglądałaś Mac Imperium? Oglądałam. Wspaniałe. Jak ten. Ziomek, co potem przejmie McDonalda. On na samym początku filmu nic mu nie wychodzi. Szuka swojej drogi życiowej, żeby gdzieś tam się zakręcić. I on w hotelu włącza taką kołczowską, hamską gadkę. Tak. To był audiobook. To był audiobook. No to w takim razie, to był audioguide w, w, e, tak. w tym pałacu, to nie był audiobook e, i tam pięknie było opowiedziane, co tam, kto tam robił, no i mnie to tak strasznie urzekło, że to było tak niedawno, bo zawsze mi się wydawało, no wiesz, jesteś tam w czwartej czy piątej klasie podstawówki, z historii to znasz starożytność średniej wieczy. nasza czwarta klasa podstawówki była dawno. Dawno, a my jesteśmy <grym> chyba w podobnym wieku. Ty jesteś który? 9-3. To podobno, jestem 95. No, no to tak, to tak. Czy tak było dawno? Tak. E, I e, wtedy to jakby królowie wszyscy byli martwi w tych książkach. Nie? Jakby, nie, w ogóle się nie wydawało, że. Umarł, król, niech żyje król. No, mniej więcej tak. Ale no to, to jakby i w Polsce, jakby temat monarchii wtedy w ogóle nie istniał, bo to były tam lata, początek lat 2000. Polska wchodziła do Unii i inne ideały były, że tak powiem, em, w przestrzeni publicznej niż monarchia. E, i to, co mnie właśnie tak urzekło, to to, że w tej Austrii to się działo 100 lat temu. Nawet nie wtedy, nie 100 lat temu. Nawet wtedy 90 lat temu. I 90 lat temu tam jeszcze rzeczywiście ktoś chodził po tym pałacu. A jakie to były czasy? Ym, mona monarchia austriacka ym, została, że tak powiem, rozmontowana w okolicach I wojny światowej. Co ty mówisz? No. Jezu, ty robisz mi teraz lepszą lekcję z historii, niż ja pamiętam. Ym, no to dużo monarchii europejskiej właśnie ym, upadało w tych okolicach. E, nie będę tutaj strzelać datami. W okolicach bo ja się, Niemiec. W okolicach Niemiec też. Właśnie, jak się upadało, pomylę, to zaraz Niemiec. będzie, co to za ekspertko, jak pomyliła datę, ale w okolicy, że tak powiem, uprośćmy to. No i właśnie wtedy też upadła monarchia austro-węgierska. Więc jak ja tam byłam w 2005 roku, to nawet gdyby to upadło, powiedzmy, w 1915, to jest 90 lat. Mhm. Do 90 lat to miała moja prababcia. Więc jakby, wiecie, to wcale nie jest tak długo. Czekaj, od dziś 90 lat. To, to jest, jest 1931. 30. Wojna była relatywnie niedawno, trzeba przyznać. Tak, jak patrzymy w takiej perspektywie historycznej, ale... A kolejna o wydaje wojnę. się jeszcze bliżej. W każdym A. razie już my po prostu... Coś czuję, że się będzie dygresja za dygresją i kolejny podcast. temat. W każdym razie to, co, jak się zaczęła moja w ogóle zainteresowanie monarchiami, to właśnie dlatego, że okazało się, że to nie są tylko ludzie z książek, tylko mhm. ludzie, którzy, żyli przed chwilą, mieli takie piękne w ogóle wnętrza, i, i potem oczywiście zaczęłam czytać wszystkie strony na Wikipedii, bo wtedy jeszcze internet wyglądał inaczej. 2005 rok, moi drodzy. To YouTube się rodził. YouTube się rodził, nie było podcastów, nie było Netflixa, była tylko wypożyczalnia filmów, e, takich wiecie, na płytach i Wikipedia. I encyklopedia, no i stamtąd, o, i, i biblioteki. I stamtąd się brało informacje, więc ja po, po przejechaniu z tego Wiednia zaczęłam czytać całą Wikipedię na temat y, rodzin królewskich, w ogóle jak oni są skonstruowani i tak dalej. Wypuszczałam wszystkie książki. E, no i po jakimś czasie uznałam, że najbardziej żywą i. Taką jazzy monarchią jest monarchia brytyjska i też najwięcej było na, nie, na jej temat zdecydowanie materiałów, e, najłatwiej było pojechać, e, nie wiem, do Londynu, żeby, żeby pooglądać jakieś takie rzeczy z nią związane. E, no, jakoś tak najbardziej ta monarchia brytyjska mnie e, urzekła, chociaż inne też są ciekawe, e, ale są mniej też dostępne. Mniej dostępne mhm. są. Ale to zanim dojdziemy do tej monarchii brytyjskiej, bo ja myślę, że on, wokół niej głównie będziemy dzisiaj się poruszać, to chciałam jeszcze po pierwsze zapytać, mm -hmm. bo ja kojarzę z tej wycieczki do Wiednia parę rzeczy, mm -hmm. poza tymi pięknymi ogrodami. Pamiętam też, że w Wiedeńczycy są bardzo kulturalni i mm -hmm. przepuszczają zawsze na e, przejściu dla pieszych. W Polsce teoretycznie teraz też, bo takie są przepisy, ja ale... Ja przepuszczam. Ja też, takie są zresztą przepisy, przypomnę, zmieniły się, teraz pieszy niestety ma pierwszeństwo tak totalnie, e, ale Pamiętam też taki motyw, jak zwiedzaliśmy. Co tam jest za co się zwiedza? Pałac jakiś? Pałac? Można zwiedzać te ogrody, które mówisz, że są przepiękne. No. Mogły być w dwóch miejscach, tak potencjalnie. Mm -hmm. Mogły być koło belwederu mm -hmm. albo? E, albo koło Szenbrun. Szenbrun to jest taki pałac trochę dalej od belweder. centrum. belweder jest tak bardziej w centrum. Tak, tak, tak wydaje mi się. Ja muszę odwiedzić ponownie Wiedeń. Tym bardziej, że. A zrobię teraz cross z moim drugim podcastem. Wzmacznego, w odcinku, w którym opowiadałam historię różnych tortów, opowiadam o torcie y, Zachera. Mm -hmm. Zachera, Zachera. I ostatnio jadłam ciastko inspirowane, słuchaj, tym tortem. Nie mogłam powiedzieć, że jadłam to ciastko, bo ta nazwa jest y, chroniona i można zjeść tylko w Wiedniu w dwóch miejscach. No i jeszcze w kilku oddziałach tego hotelu Zacher. Ale jest jakie to jest pyszne, więc oryginał to w ogóle musi być sztos. Takie Także... czekoladowe. Mm -hmm, mm -hmm, z wisienką. E, więc tak, Wiedniu warto odwiedzić. Ale z tego pałacu pamiętam. Przepraszam, tu pies chrapie, może to słychać. To jest urocza psinka, Wybaczymy e... jej. W każdym razie te dziwne dźwięki, to one. Pamiętam taki motyw, taką historię opowiedzianą, że któraś, chyba właśnie tam, księżniczka jak miała czesane włosy mm -hmm. i ona miała bzika na punkcie tych włosów, więc osoba, która czesała, jeśli okazało się, że na szczotce, <ścoughs> szczotce został jakiś włos, to mogły polecieć głowy. Także ta szczotka była e, smarowana chyba miodem, żeby ewentualnie właśnie się do tego miodu jakoś przykleiło, czy coś tam i żeby później łatwo ściągnąć, żeby ta księżniczka się nie dowiedziała. Pamiętasz jakiś motyw? Znaczy, no, Tam jest była właśnie... księżniczka Sisi, no, to Cici tak Cici naprawdę była. cesarzowa Sisi. Elżbieta tak naprawdę miała na imię. Elżbieta Bawarska, która była potem cesarzową Elżbietą, ale księżna Sisi, księżniczka Sisi, to jest takie bajkowe określenie na nią. I ona miała bardzo długie włosy, rzeczywiście. Ona była, w ogóle była drobna, Taka, anemiczna, nie? Anemiczna, można by powiedzieć, bardzo szczupła. Mhm. Bardzo dbała o swoją sylwetkę. To o niej na pewno jest ta historia. Ehm, tak, bardzo dbała o swoją sylwetkę. Była taką e, kobietą fitness, e, jak na tamte lata. I miała właśnie piękne, długie włosy. Um, nie słyszałam tego o szczotce, może to jest jakaś legenda, albo po prostu um, nie zapamiętałam. Może w Twoim Audiogajdzie nie było? Może w moim audio guidzie nie było, um, ale no dwory królewskie rządzą się swoimi prawami no dziwnymi um, i jest możliwe, że rzeczywiście coś takiego um, mogło się wydarzyć. Chociaż podobnież um, człowiekowi wypada 300 włosów dziennie, więc ja nie wiem. Ja słyszałam o stu. Yy, a jak ja widzę, że mi wiemy. w ogóle pięć wypadnie z ja zaczynam łysieć. Ja mam tak czy samo. się tym martwić. A przecież na tej podłodze to ciągle się walają włosy. Tego się chyba nie da powstrzymać, oh, ale to jest dramat. naturalny cykl. A co dopiero jak się znajdzie pierwszego si siwego włosa, to. Ja się to jest, dramat. Dramat. To jest takie. Mm, mm. Jeszcze nie znalazłam, ale <laughs> wiem, bo wiecie, koleżanki się pytałam. <głos> <głos> dobra, to zanim znowu do tej monarchii brytyjskiej to jeszcze chciałam powiedzieć, że ja w ogóle nie kojarzę tych bajek, o których mówisz mm -hmm. o Anastazji i o Sisi i też zupełnie szczerze ja nie za bardzo kojarzę ich motyw w sensie 100% wiem, że była księżniczka Sisi mm -hmm. i to jest cała moja wiedza na jej temat bo ja nigdy nie miałam fazy na księżniczki, ani Disneya mm -hmm. ani te prawdziwe Jakoś książę na białym koniu nigdy mnie nie jarał i w ogóle królewskie życie. Także ja muszę się trochę z tych księżniczek doedukować, bo to są ciekawe rzeczy. I powiedz mi, jak dużo wiedzy tej takiej rzetelnej, historycznej wyciągnę z tych bajek, bo nie wiem, czy mogę po prostu obejrzeć te bajki. No, bo powiem Ci szczerze, że jeżeli chodzi o Anastazję, to historia prawdziwa jest taka, że są to córki ostatniego cara Rosji. Cera Mikołaja, było kilka córek, on miał dużą zresztą rodzinę, ale przyszła rewolucja bolszewicka i tam ich wzięli, ich mm -hmm. pojmali, wywieźli i zamordowali. Jest taki serial, na którymś VOD, um, Ostatni carowie, chyba tak Aha. się nazywa, coś takiego. I tam jest mniej więcej ta historia odpowiedziana. Fajnie. No, to, to nie jest The Crown. Ach. Ach. Ale coś tam się można dowiedzieć. no Ja się troszkę ponudziłam, no bo trochę wiedziałam już, więc. Okej, no, no. Ale to jest mniej więcej tak long story short. I jedna z tych córek, Anastazja, jest taka legenda, że ona przetrwała. Ale nie wiadomo jak przetrwała. I jest w ogóle taka rzecz w popkulturze. I przez drugą połowę XX wieku się ciągnęła, że ona przetrwała, i było wiele osób, które się za nią rzeczywiście podawały. I to były na przykład osoby, które żyły, nie wiem, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych, osoby, które, którym się wydawało, że są tą Anastazją, która przeżyła. I jest też taki serial, no ja też nie wiem, jak się nazywa, i nie wiem na, którym, na której platformie, gdzie są właśnie takie krótkie dokumenty na temat tych osób, które się podawały za Anastazję. Jak, znajdę to podeśleć. Ale ci. wspaniałe. W no. sensie że jest to serial, to chętnie obejrzę, bo sam temat jest dość creepy. Jest, bardzo. Bo, bo to, że ktoś prawdopodobnie żyje, chociaż uznaje się go oficjalnie za umarłego, to nie jest jakiś zupełnie wyjątkowy, rzadki motyw, bo wystarczy wspomnieć o Elvisie, Tupaku, Mike. No Michael Jackson Michael, na pewno Michael jest Jackson dead. dead. <laughs> Ale jeszcze takich trochę postaci Ale ile jest. Ale było takich historii, nie wiem, z Hitlerem, że Hitler żyje, A, a tak, nie? no właśnie, no i dziadzia Hitler oczywiście. Um, także w ogóle, kurde, dygresja. Mogę... Wracając do Meritum. A ty masz teraz teraz. To tak, dygresję. Bo ten kwiatek, najwyższy, co widzisz, mm -hmm. to się nazywa Adolfik. A to jest jego rasa czy jego zbiornik? Nie, ja go nazywam, bo każdy kwiat w tym pomieszczeniu mm -hmm. ma swoje imię i ten właśnie jest na, y, chyba najnowszy. Nieważne, nazywam go Adolfik, mm -hmm. bo w ogóle ciekawy jest temat z imieniem Adolf. Mm -hmm. Skoro tak o monarchiach rozmawiamy. Um, bo zobacz, jak, czy znasz kogoś imieniu Adolf współcześnie? Nie, no to są raczej takie imiona. Zakazane yy, trochę. Trochę zakazane. Mm, ale też takie, jeszcze może z pokolenia mojego dziadka, czyli tam z lat tak, 30., tak. Tak, no, też mam pradziadka Adolfa. Adolf mm -hmm. Znaczyński y, jest w moim drzewie genealogicznym, ale w tym momencie, jak w ogóle wspomnisz o imieniu Adolf, to jest tak. Mm, Czereczki. A, y, a to jest całkiem ładne imię, nie? Adolf. Jest. Dlatego ale, no. stwierdziłam, będzie Adolfik, bo też jest taki film dość kiepski. Dość no. kiepski. Y, który nazywa się, a może Adolf. I on jest chyba na HBO. I film jest dość, yy, moim zdaniem, kiepski, ale jest świetny pomysł na ten film. Mm -hmm. A mianowicie, pewien Niemiec na kolacji rodzinnej oznajmia swoim rodzicom, że spodziewa się dziecka i chce to dziecko nazwać Adolf. Uu, niemiecka rodzina. To jest komedia. Controversial, nie? Yy, więc nie powiem, co się tam dalej dzieje, ale sam motyw, genialny, nie? Są dyskusje na temat tego, czy można, czy nie można. No jednak imię jak imię. Mm -hmm. Co no, no jedna bardzo zła osoba miała, no ale zobacz, ile z znasz Józefów i do dzisiaj ludzi się nazywa Józef. To prawda. A Stalin, no umówmy się, aniołkiem nie był. Także na przekór temu nazywam Kwiatka. Adolfik, dziękuję, oddaję Ci głos. <głos> e, dobrze, więc ja pamiętam, gdzie skończyłam. Swój wywód, więc te Anastazję a bajka leci tak, że rzeczywiście też Anastazja jest uznana za zaginioną, ale jednak może przeżyła. I dwóch zostanie, zostaje jakby ogłoszony taki hmm, konkurs, taki nie wiem, jakby to nazwać. Taki konkurs na przyprowadzenie, znalezienie tej, tej Anastazji mm -hmm. i przyprowadzenie jej, jej babci. Dlatego że w tej bajce babcia, tej Anastazji, przeżywa, mieszka w Paryżu i mówi: O, jak znajdziecie moją córkę, no to w ogóle dozgonna wdzięczność. Wnuczkę. E, wnuczkę Jezus Maria. A czasami się mówi: Córciu, nawet babcia tak, tak, mówi. Tak, 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 więc dlatego mi się tak skojarzyło. <laughs> w każdym razie. I właśnie dwóch śmiałków z tego podejmuje, rzeczywiście znajduje tą dziewczynę. No i jest taki film drogi, czy tam bajka drogi, że oni przez różne kraje jadą, śpiewają piosenki, piękne. No i potem są w Paryżu, i oczywiście wątek miłosny, zakochanie, no po prostu miód i orzeszki. I Rasputin. No i jest to, też raz Putin. To, to jest wspaniałe, że bajce dla dzieci rozumiecie. Bajka tak. dla dzieci. Ten Rasputin jest naprawdę przerażający. I on jeszcze ma takiego chyba szczura. Ja dawno nie widziałam tej bajki, więc jak ktoś ją zna lepiej ode mnie, to bardzo przepraszam. Ale wydaje mi się, że tam jest taki jakiś pomocnik tego raz Putina, który jest tak przerażający, mhm. że jak patrzę z perspektywy, to nie wiem dlaczego takie bajki kiedyś robiono dla dzieci. Wiesz, no jak spojrzeć w ogóle na korzenie bajki, no to bajki nie były dla dzieci, tylko dla dorosłych kiedyś. Hmm. Teraz bajki dla dorosłych to jest zupełnie inna kategoria. Ale yy, śmieszne jest to, że ta piękna bajeczka z pioseneczkami mm. kolorowo, wywodzi się z historii o wymordowanej rosyjskiej rodzinie i z, z wojną w tle. Tak, tak także no, 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 lata 90. Yy, takie były. I takie rzeczy ludzie robili. O, no, ale to ciekawe. No dobra, czyli faktycznie ta twoja fascynacja yy, wzięła się od najmłodszych lat. Tak, A, ale co cię fascynowało w tym? Wiesz co? Bogactwo? Nie, takie właśnie. władza? Takie coś, że to jest takie, hm, takie odrealnione. Ja tak z perspektywy czasu, ja nigdy nie byłam monarchistką i nie, nie jestem do tej pory. W sensie w ogóle uważam, że jakby koncepcja tego, że jedna rodzina ma władzę i tak dalej, że nie mamy demokracji takiej pełnej, że, że, nie wiem, że ktoś ma wyższe prawo od innych ludzi, to jest dla mnie dziwne strasznie. To ja się żyje w Polsce? Well, well, well. E, jakby nie ma pełnej demokracji, ktoś ma władzę w rękach w pełni. No to... Znaczy, jak, jak te, teraz myślę, to, to rzeczywiście może masz rację, ale e, ogólnie uważam, że monarchia no, jest przeżytkiem. No, nie, no, nie bez, Oczywiście, jakby tak. no, nie bez um, przyczyny wyginęła w większości krajów. Um, bo, bo no, ma, nie ma trochę sensu. E... Czy wiesz, akurat powód wyginięcia większości tych monarchii jest jednak taki, że ktoś się wymordował? E, no, niektóre same ustąpiły, ale generalnie em, zmiany polityczne XX wieku mhm. bardzo te monarchie ograniczyły. Mhm. E, em, i to co się często wiąże w ogóle z pojęciem nie wiem, monarchizmu, no to jest od razu jak słyszymy, że ktoś jest monarchistą na przykład, to od razu myślimy o, o takiej przesunięcie bardziej sympatii politycznych na prawo, że jest nacjonalistą, konserwatystą i tak dalej. Tymczasem monarchie w Europie najlepiej sobie radzą tam, gdzie społeczeństwo jest yy, Społeczeństwami bardziej socjalistycznymi, na przykład Skandynawia, Szwecja, Norwegia czy Dania, e, dlatego, że jest tam bardzo dużo szacunku e, do swoich e, współobywateli, ale też na przykład do rodziny królewskiej, I, i tam nie ma jakichś takich wielkich planów, nie wiem, e, pozbycia się monarchii. To jest jakiś taki świat dziwny. A, to prawda. To jest taki świat, który nie istnieje trochę. To jest jakieś takie. Taki teatr. Taki teatr trochę. Mhm. I dlaczego ja się tak bardziej za... zajęłam tym tematem, bardziej publicznie, może w ten sposób? Dlatego, że w tym momencie bardzo często widzimy, e, patrzymy na monarchię, jak na celebrytów takich królików. Troszkę głównie zajmują miejsca w naszej przestrzeni myślowej, jak czytamy o nich na pudelku albo kto co nosił, a zapominamy tak naprawdę po co są, e, jaką rolę pełnią w społeczeństwie. I yy, yy, większość informacji na ich temat to są po prostu plotki i pomówienia i, i to jest takie mega wkurzające. Mm -hmm. a Ciekawa jestem, to jest oczywiście taki temat do dywagacji, bo absolutnie się tego nie dowiemy, ale na ile te osoby dalej też pamiętają, dlaczego są i jaka jest ich funkcja w społeczeństwie? No tego się nie dowiemy. Dlatego, że jakby rozmowa na temat monarchii, czy w ogóle produkcja kontentu na ten temat, jeżeli tak mogę powiedzieć. Trochę. I taki domysł. Jakby to powiedzieć? Trochę się opiera na domysłach, mhm. plotkach, i jeżeli chcemy to pokazać w sposób rzetelny, to musimy się opierać na jakichś dokumentach czy tradycjach. I my nigdy nie dotrzemy do jakby koru jakby nie ma za bardzo możliwości, żeby iść pogadać, nie wiem, z królową i zapytać się, czy ty pamiętasz... Ela, czy ty w ogóle wiesz, co tutaj robisz? Tak, no, hej Elka, czy w ogóle, czy ty w ogóle, co, o co ci chodzi jeszcze w życiu? Albo twojemu synowi, albo jakiemuś innemu, nie wiem, królowi, albo królowi. Oglądasz The Crown? Jak ci się podoba twoja postać. <grym> tak. No nie no, nie, nie można czegoś takiego zrobić, dlatego że to jest to trochę taki świat niedostępny. Nie no, jasne, tylko no, patrząc na to co się dzieje wokół tych rodzin, mm -hmm. no to jest pytanie, czy oni wiedzą, bo dajmy na to. Patrząc na Dianę. Diana mm -hmm. to jest chyba taka postać, która też um, sprawiła, że świadomość i zainteresowanie brytyjską rodziną przetrwało. I bardzo poszybowało w górę? Bardzo poszybowało, bo ludzie zaczęli żyć najpierw Dianą, a później... Żyć tym, że ona nie żyje, i mm -hmm. teraz żyć jej dziećmi i wnukami. Um, więc patrząc na to, co tam się wydarzyło, to z jednej strony y, masz wrażenie, że oni zapomnieli, po co tam są. W sensie ta rodzina, że zaczęli robić szopkę w mediach z tym, co się tam dzieje wokół Dajany mm -hmm. y, i to, że się tam wypowiadali w taki sposób, a nie inny i tak dalej. Ale z drugiej strony. Czy właśnie to, jak oni bardzo na nią naciskali i jak utrudniali jej życie, i że to w ogóle doprowadzili do tego małżeństwa, które było wyłącznie z rozsądku, chociaż to taki trochę pijacki rozsądek, nie jest jednak trochę sprawą tego, że oni właśnie pamiętają, po co jest ta monarchia, czyli muszą robić rzeczy głupie, ale zgodne z tradycją? Mm. Temat Diana to jest w ogóle mega skomplikowany temat, I know. który moje serce zawsze rozgrzewa. Ale kiedy na przykład oglądamy The Crown, to tam bardzo często to jest w ogóle taki główny motyw, a już w ogóle w czwartym sezonie to już w ogóle to a, jest obowiązek. Dygrycja. Wiesz, kiedy wchodzi piąty? Chyba za rok. O Jezu, ile mamy czekać? Dopiero go kręcą. No. Bo to było, no pierwsze dwa sezony się pojawiły, bo ten był rok przerwy, tak? Albo dwa lata. Rok chyba. No i dwa lata, dwa sezony, i przerwa mhm. i tam. No bo muszą kiedyś go nagrać, bo oni mniej więcej razem. Tu, tu, tu. A tam szczegół. No tak, oni nagrywać i chciał. Produkować to po prostu no, ma, na są skalę jak klan, albo na wspólnej. Ehm, w każdym razie. E w The Crown to też bardzo często się pojawia to jest obowiązek słowo obowiązek duty po prostu tam jest wszystko od początku jest to że Elżbiecie odebrana jest na przykład taka rola matki trochę taka bez życie rodzinne, bo musi poświęcić się obowiązku, yy, obowiązkowi i koronie. Tak. I to się przez cały ten serial ciągnie. I tak samo jest z Karolem. Rząd z obowiązku musi z tą Dajaną się, się związać. Ale to obowiązek narzuciła mu matka z ojcem, z kolei. Czyli tak, znowu. Czyli korona, tak, tak jakby. To ten obowiązek, yy, instytucja, korony, narzuca ci obowiązek jakby służenia tej koronie i wszystko, co oni robią, robią właśnie po to, bo to chronią się, po to są te wszystkie em, takie hmm, jakby to, co teraz się dzieje z Harrym i z Meghan, że były te konflikty na, na linii e, rodzina królewska Harry i Meghan, oni to wszystko robią z obowiązku przetrwania korony i przetrwania monarchii. Nie mogą wchodzić w aż tak dużą polemikę. Em, i ten obowiązek, on jakby jest na tej prostej linii. To, nie wiem, co robi Harry, czy to, co robią inni synowie Elżbiety, którzy nie są w bezpośrednim jakby korze rodziny, rdzeniu jej, to oni już tego obowiązku nie mają. Tak samo jak nie miała go Małgorzata do końca. Em... No dobra, tylko. Małgorzata nie miała, ale jednak też jej życie zostało skomplikowane przez to, co wypada, nie? Przez ona tego pierwszego ślubu też nie mogła wziąć, w tym, co się zakochała. Tak, tak, nie mogła, ale to też były trochę inne czasy. To były lata 50., czy tam, no, 50. Więc pytasz, czy oni pamiętają o tym, co mhm. ten. No, ja myślę, że tak. Myślę, że pamiętają, a bardzo często. Tylko, że tak, no nie zapytam ich. Cześć, pamiętacie? A bardzo Pamiętamy. często e, ludzie nie pamiętają o tym. Dziennikarze mm. nie pamiętają mm. o tym, opinia publiczna, taka popkulturowość tego. No bo rodzina królewska e, brytyjska przez Diane też bardzo mocno do tej popkultury weszła. E, I jest przerabiana. I została na stałe. Została na stałe, jest przerabiana w prawo, w lewo, w każdą stronę. Także mm, no. Tak. Jeden rabin powie tak. Jeden rabin powie tak, drugi rabin powie tak. Ale y, gdyby, gdyby rodzina królewska brytyjska zapomniała, po co istnieje, to by już nie istniała. Mm -hmm. ehm, na przykład kryzys abdykacyjny z 1936 roku, który po prostu jest takim początkiem. To wtedy co, y, stryj? Tak, Elżbieta Zrezygnował. Stryj Elżbiety zrezygnował um, był takim, jest takim początkiem, hmm, jakby uznaje się go za taki początek współczesnej monarchii brytyjskiej, w takim sensie e, przy, przyczynowo-skutkowym do panowania Elżbiety. No bo gdyby on nie zrezygnował, no to by Elżbiety nie było. Um, znaczy ona nie byłaby królową, tak. a może w ten sposób. Więc zazwyczaj, jak się zaczyna opowiadać historię Elżbiety, to zaczyna się od tego właśnie momentu. No to gdyby Um, obowiązek nie wygrał, czyli um, jego brat, czyli ojciec Elżbiety, nie podjąłby się tej korony, albo by stchórzył, albo by uznał, że, że w ogóle no, nie ma ochoty tego obowiązku przejąć i w ogóle zamykamy monarchię, no bo tej monarchii by nie było, a jednak hmm. cały czas ten obowiązek, e, obowiązek tej korony przetrwał i. E, to, to jest oczywiście ci dobre, e, dobra uwaga. Mm. Z tym, że faktycznie mogło się to tam skończyć, tylko ta taka powinność i wiara w jakieś wyższe ideały? Tak, bo rodzina yy, królewska przeżywa. brytyjska jest bardzo skomplikowana pod tym względem, że tam bardzo dużą hmm, rolę odgrywa też Bóg. W sensie oni są namaszczeni no, przez ale Boga. Ale oni są przedstawicielami Anglikani? Tak, Nie oni są. Hmm, w Wielkiej Brytanii taką religią, którą e, która jest, że tak powiem, we władzach jest anglikanizm. Mm -hmm. I e, głową kościoła anglikańskiego jest król, mm -hmm. albo królowa. Tak, tak, tak. E, tak. Jakby, bo tak naprawdę jest to jeden z biskupów, e, ale oni są taką symboliczną głową i jakby z tym też się wiąże... Czekaj, czekaj. to, to... Czy to znaczy, że głową Boga jest kobieta, Bóg był kobietą, głową Kościoła, Kości Jezu. Kościoła, Kościół to, to są ludzie i Bóg, więc wiesz. No ale dobra, to już wyższa <grym grym> filozofia. Dobra. E. W każdym razie jakby ta taka powinność i to takie mm, poczucie wyższej siły. O, może w ten sposób jest zdecydowanie w tej rodzinie, mhm. ale różnie im to wychodzi. Różnie to wychodzi i mhm. jakby myślę, że mm, tak jak mówię, w tym, w tym rdzeniu rodziny rzeczywiście to musi być, a reszta to. Tak sobie żyje, jak chce. Mm -hmm. Raz lepiej, raz gorzej. Ale teraz wróćmy do ciebie, mm -hmm. bo powiem ci, że kiedy dowiedziałam się o Twoim podcaście, mm -hmm. to byłam autentycznie podekscytowana. Tak. Dlaczego? Dlatego, że y, mam taki jeden też swój bardzo ulubiony, zagraniczny podcast, mm -hmm. który zupełnie nie jest o monarchii brytyjskiej. Szkoda. Prowadzą. Zaraz idziemy o co chodzi. Prowadzą go dwie dziewczyny na inny temat, ale jedna z tych dziewczyn, jedna z tych przyjaciółek prywatnie jest ultrafanką rodziny monarchii brytyjskiej, mhm. sama jest Amerykanką. I ona do tego typu się tym jara, a też pracuje trochę, a to moje krzesło skrzypi. W dziennikarstwie, że ona że ona często pojawia się w mediach mm -hmm. jako ekspert. Mm -hmm. I też w momencie ślubu Harego z Megan, ona była zaproszona do telewizji, się wypowiadała itd. i tak dalej. Ja pamiętam, że w pewnym momencie zaczęłam się zastanawiać, czy ktoś taki działa na polskim rynku, bo nie kojarzyłam, i wydaje mi się nawet, że jakieś robiłam rozeznanie, i nie trafiłam na kogoś takiego. I to myślałam, hm, no trudno, bo gdyby taka osoba była, to mogłabym z nią pogadać. I patrz, wtedy wchodzisz ty. Więc y, czy ty w tym momencie, można powiedzieć, że się trochę wyspecjalizowałaś w rodzinie monarchii brytyjskiej? No bo ona y, przez to, że jest taka najbardziej żywa, jak to pięknie mhm. powiedziałaś, chwała ci Elunia, że dalej żyjesz, y, to, to poszłaś w jej stronę i zaczęłaś zgłębiać jej historię. I czy czujesz się trochę ekspertem? Czy faktycznie wiesz naprawdę dużo z różnych aspektów? Nie jedną książkę czytałaś? No, nie jedną książkę czytałam, chociaż te nowości wydawnicze mnie strasznie wkurzają. Teraz już nie, żadne wydawnictwo nie będzie chciało ze mną współpracować. Bytnie, e... bytnie. Zadbajmy o, twoje, o Twoją majętność. Ehm, nie jedną książkę czytałam, zdecydowanie, ale. Myślę, że nazwanie ekspertem czy nie ekspertem bardzo dużo też ma do czynienia moja samoocena fluktująca. Czasami jest tak, że czasami, o, jestem takim weda, wszystko wiem, wszystko wiem, a czasami mi się wydaje, że tak naprawdę to nic nie wiem, no bo kto wie tak naprawdę, co oni myślą? Nie, no, prawda jest taka, że im więcej wiesz, tym bardziej ci się wydaje, że nie wiesz, to skoro masz takie momenty, to praktycznie możesz dużo wiedzieć. Wydaje mi się, że sporo wiem. Ja założyłam podcast i, i profil dla Dlatego, że ja po prostu zamęczałam moich znajomych i moją rodzinę opowieściami o rodzinie królewskiej, i to było dla mnie no, autentycznie mega przyjemne, żeby czytać nowe książki, żeby męczyć ludzi, męczyć ludzi <laughs> e, oglądać seriale, wszystkie filmy, jakieś po prostu dokumenty w kawałkach na YouTubie, bo nie można ich w Polsce obejrzeć w inny sposób. E, I to działo się przez wiele, wiele, wiele lat. Ja bardzo chciałam w ogóle pracę języcką pisać o monarchii. Udało mi się tak połowicznie. Ja zauważyłam, że rzeczywiście nie ma takiego miejsca w polskim internecie. Są podcasty zagraniczne, bardziej newsowe rodzinie mm -hmm. królewskiej, ale też tak. trzeba być mega freakiem. To już po prostu trzeba co tydzień się włączać i słuchać, gdzie Kate była, w jakim hrabstwie na podwieczorku w, u dzieci w szkole. Najwięcej na tym polega. Ale czy to te znowu podcasty. nie idzie bardziej w stronę pudelka niż. Yy... Nie, dlatego że to są naprawdę rzetelne podcasty. A, okay, to czy... są okay. podcasty, które są prowadzone mm, przez korespondentów yy, królewskich. Jest takich podcastów trzy albo cztery i są to brytyjscy i amerykańscy korespondenci, którzy jeżdżą z Rodziną Królewską krok w krok, wiedzą o nich po prostu wszystko. Wiedzą o, oni wiedzieli o um, rzeczach związanych z pogrzebem księcia Filipa chyba dwa czy trzy lata przed tym, aż książę Filip umarł, dlatego że są to dziennikarze, których są naprawdę z takiego najwęższego kręgu. Um, i musieli, mają różne prezentacje, potem muszą na składać przysięgę, że tego nigdy nie powiedzą, że są naprawdę, i to jest naprawdę no chyba najbardziej rzetelne źródło wiedzy. Ale wiesz co, no, to, co się będzie działo w momencie śmierci Elżbiety, też jest od dawna wiedziane, yy, wiadome. Yy, ja nawet czytałam kiedyś artykuł chyba na BBC, yy, ich port Stalu. Nie, Guardian napisał, mm -hmm. co się wydarzy krok po kroku, że właśnie zostanie przekazana informacja do radia, wtedy zawyje coś tam, coś tam, coś tam. Ale to są takie informacje, które Taki wiadomo, to jest protokół, to tak. jest no. publiczne. A na przykład dziennikarze wiedzieli o tym, z tego naj, takiego najmniejszego tutaj kółeczka królewskiego, o tym, że książę Filip zaprojektował landowera, którego trumna, na której będzie jego trumna wieziona. Co! Co ty gadasz? No. Nie wiedziałam, że to miało miejsce. Yy, no miało na pogrzebie. W sensie na pogrzebie księcia Filipa. No, no. On był wieziony, jego trumna była wieziona w landrowerze, który był specjalnie do go przystosowany yy, i był jego projektu. I były dwa takie landrowery. Jeżeli któryś by się zepsuł, no to właśnie yy, może było tym drugim. I to już wiadomo było, dziennikarze o tym wiedzieli mniej więcej półtora roku przed jego śmiercią. Więc on tam sobie wszystko zaplanował. W ogóle cały ten pogrzeb był jakby tak, jak on sobie to zaplanował. On sobie wybrał y, pieśni, które były grane. Pieśni, melodie, które były grane na dudach i tak dalej. Także no wszystko tam było wcześniej. Y, w, wcześniej... Y, wiadome. Wiadome. Y, tak, wracając do podcastów i do y, muszę, teraz, muszę teraz przejść y, przez to, co mówiłam, wiesz, tak. na no, no, drugą no. stronę. Y, ale że. Nie uważasz się tak do końca za na eksperta, natomiast, natomiast masz świadomość swojej wiedzy. Tak, i myślę, Ponad że w, ogóle w Polsce um, jest tak, że nie ma zbyt wielu osób, które mówią o tym w taki sposób, który by się dało słuchać bez cringe'u i czytać. Dlatego, że jednak głównie w Polsce są takie tytuły pudelkowe mhm. albo osoby, które właśnie w taki sensacyjny sposób o tym mówią, nie mówią za bardzo o backgroundzie, nie mówią jakichś ciekawych historii, tylko to jest wszystko takie taka bieżączka. Ja postanowiłam, że będę tą osobą, która po prostu będzie ludziom tłumaczyła świat monarchii. I mówiła, no dobrze, no to będzie, słuchaj, to jeśli rzuciłaś takie mocne tutaj um, zarzuty w stronę ludzi bez imion i nazwisk, bo powiedziałaś, są takie osoby po prostu, no to proszę, to ty nam sprzedaj jakieś ciekawe historie z backgroundu, o których się nie mówi. Proszę. Muszę się zastanowić. To się zastanowi mamy czas. Zapraszam do posłania moich podcastów, tam są wszystkie informacje. No na przykład, droga, y... Sprzedać jakąś taką historię. Muszę teraz sprzedać taką historię. historię, która po prostu moją eksperckość tutaj rozumiem... Absolutnie. Y... Po prostu przybetonuje. To ciężkie jest powiem ci nie tak po prostu z marszu ale czy w którymkolwiek momencie zaproszenia ci tutaj mówiłam, że będzie miło i przyjemnie nie jak no, się widzisz. zapytałam, o czym będzie będą pytania powiedziałaś no zobaczymy tak sobie porozmawiamy no. o tym co robisz <laughs> nie ale jeszcze powiem że jakby e, Dlaczego w ogóle się zdecydowałam na to, żeby, żeby może mówić yy, w taki sposób o monarchiach i tak dalej? No żeby odczarować, żeby to odczarować trochę, to, ale też wydawało mi się, że jest na to popyt, bo Polacy o dziwo się tym interesują. Dlaczego dziwo? Ja myślę, że po prostu każdy się interesuje, a my również, no bo my tego nie mamy. Więc dla nas to też jest fascynujące, tak wydaje mi się, że to nie jest jakieś takie nadzwyczajne. Tym bardziej po sukcesie The Crown. Nagle każdy się stał e, sympatykiem rodziny brytyjskiej. Tak, mnie to dziwi, że Ponadzi. na stronie głównej Onetu bardzo często, bardzo często jest brytyjska rodzina królewska w takich naprawdę takich drobnych rzeczach i ludzie to klikają. I sam pomyślałam. Jak ludzie to klikają, to może się przydaje mój podcast. E, to nie by się przydało. szkoda, że trochę tam publikujesz ostatnio. No um. tak czasami jest, że odcinki wymagają bardzo dużo pracy hmm. i jak chyba zaczynałam ten podcast, to byłam szczęśliwie bezrobotna przez jakiś czas i miałam dużo czasu, żeby, żeby to robić, a rzeczywiście, ponieważ ja się staram, żeby ta wiedza, którą ja tam prezentuję, była naprawdę rzetelna. Ja do takiego podcastu czytam i szperam po książkach i czytam dużo, nie wiem, odsłuchuję jakichś wywiadów, czy oglądam dokumenty, szperam w różnych, przeróżnych miejscach i takich bardziej związanych z protokołem i po oficjalnych stronach i jak jest jakiś, nie wiem, właśnie artykuł na Guardianie, ja po prostu próbuję rozczekować wszystkie informacje, więc staram się, żeby było tam najwięcej możliwie prawdy, którą jestem w stanie znaleźć. To naprawdę dużo czasu to, to zajmuje, ale przynajmniej wiem, że wszystko co powiedziałam, to jestem w stanie jakoś obronić. Mhm. No dobra, to teraz y, konkrety. Powiedz mi, jakie są takie najczęstsze mity y, powielane na temat rodziny y, królewskich, brytyjskich? A może ty mi powiesz, jaki znasz, albo jakaś taka po prostu najczęściej słyszana rzecz, którą słyszysz o rodzinie królewskiej. I powiem, czy to jest prawda, czy nie. No na przykład, o, mam dobry. No. Że królewska rodzina, brytyjska rodzina królewska, to są po prostu, zżerają masę kasy z pieniędzy podatników i w ogóle to tyle kosztuje podatnika i to nic nie przynosi. Że to jest po prostu pieniądze wywalane w błoto. No to mnie już się zapala czerwona lampka, że to jest bullshit, bo ile oni na pamiątkach chociażby yy, i na wycieczkach organizacji zarabiają, więc to nie jest tak wyrzucone w błoto, ale proszę. Ale to raz, to jakby to, że jakby ma taką. Um, taką jest taki większy mit Wielkiej Brytanii dzięki mm -hmm. Rodzinie Królewskiej, to jest jedno. Ale. Um, nie pamiętam teraz dokładnie, to jest około jednego funta, ile kosztuje powiedzmy podatnika, rodzina królewska rocznie, a tak naprawdę to gdyby rodziny królewskiej nie było, to Wielka Brytania by bardzo dużo straciła i podatników by to jeszcze więcej kosztowało. Dlatego, że owszem, rodzina królewska dostaje uposażenie, chyba tak to się ładnie nazywa, pensję, a także na wydatki różne bieżące, związane z funkcjonowaniem monarchii od. Od rządu. Ale to jest taka umowa z przed wielu dziesiątek lat, kiedy Wielka Brytania była w nie najlepszej sytuacji ekonomicznej i rodzina Windsorów, czy też rodzina no, królewska, powiedzmy, powiedziała: No, dobra, to ubimy takiego deala. My mamy masę ziemi w Wielkiej Brytanii, masę po prostu. Mamy po prostu po hrabstw, kilka tam hrabstw, ziemię przy, przy wybrzeżu yy, i po prostu kilka dzielnic w Londynie. I my wam to wszystko damy, a wy nam tylko płacicie pensję. I wy możecie sobie tym zarządzać i tak dalej, i wy nam tylko płacicie pensję. No i na przykład teraz wielkie elektrownie wiatrowe stoją na ziemiach, które tak naprawdę należą do rodziny królewskiej, w tym momencie do państwa, ale jeżeli rodzina królewska by uznała, że Nara, my sobie chcemy nasze, po prostu już z tego tronu zejść, no to Wielka Brytania musiałaby im to oddać. Więc jest taki układ ym, wiążący. I tak naprawdę, gdyby rzeczywiście ta monarchia została zdjęta i rodzina by się upomniała o to, co do niej należy, no to Wielka Brytania by straciła bardzo, 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 bardzo dużo pieniędzy. Hmm. No okej. Okay. A powiedz mi, jak wygląda sprawa. Grzybów. Bo ja kiedyś spotkałam się z taką informacją, że w Wielkiej Brytanii nie można zbierać grzybów, bo wszystkie grzyby należą do królowej. To nie, wiem, nie znam tego. <grych> znam tylko o... E, bo to jest trochę taki... Nie, nie wiem a propos tego, ale jest coś takiego, że wszystkie e, łabędzie na Tamizie należą do królowej. Władca, ptaków. Co to, 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 to są w ogóle za coś ciekawostki, skąd w ogóle wygrzewane, ale tak, no jest coś takiego. Ale tylko łabędzie, kaczki są wolne? No, to, jak po prostu brzydkie kaczątko. Przecież nie chciało być kaczką, tylko łabędziem. Świetna analogia, naprawdę. Świetna. Nie, no to są jakieś takie po prostu, no takie ciekawostki. Okay. To są jakieś, bardzo często takie rzeczy wynikają z jakichś zapisów, nie wiem, średniowiecznych albo jakieś tam po prostu 150 tysięcy lat temu, które nie zostały potem jakoś uregulowane, mm -hmm. no i tyle. Tak. A ponieważ w Wielkiej Brytanii jakby prawodawstwo jest takie hmm, zbiorcze, mm -hmm. ym, no to jak takie jakieś prawo się uchowało, no to powiedzmy, to po że ono jest. obowiązuje. Mhm. A skoro tak trudno nam jest jakieś mity teraz tak w ogóle przywołać, bo ja ani się nie zastanawiam, y, która z informacji, które wiem na temat mhm. rodziny królewskiej, mogą, może być fałszywa, y, to powiedz mi inaczej, jak oglądałaś The Crown, to czy były takie sytuacje, kiedy cię ładnie mówiąc, kurwica brała, bo sobie myślisz, jak można coś takiego mówić, a ludzie później w to uwierzą? Oczywiście z zaznaczeniem, że oni sobie mogą mówić, co chcą, bo to jest poniekąd fikcja literacka, ale że ludzie później będą w to wierzyć. Była jakaś taka sytuacja, że oglądałaś i myślisz, no kurde, no nie? Um, chyba nie była takiej sytuacji, dlatego że jestem w ogóle bardzo wyrozumiałą osobą, <laughs> ale też dlatego, że... Um, The Crown jest zrobione bardzo często na uproszczeniach. E, czyli do, tak dokładnie nie było, ale było trochę inaczej. Rzeczywiście lepiej było powiązać te wątki, bo inaczej to by się rozwlekło. damy no, z bardzo takich zabiegów literackich zrobionych. E, swojego czasu w zeszłym roku, jak właśnie wychodził czwarty sezon The Crown, to ja. Po każdym odcinku siadałam i robiłam 40-minutowego live'a na temat tego odcinka. Nie wiem, jak ja to zrobiłam. Mogłaś po prostu zrobić podcast na żywo. Mogłam po prostu zrobić podcast na żywo. Um, ale generalnie The Crown, no, dialogi są um, nieprawdziwe. W sensie to, co tam pada, to nie jest dokładnie to, co padło. Chyba, że są jakieś nagrane momenty, albo coś, no, ale to jest fikcja. To jest hmm. jakby fikcja stworzona na podstawie jakiegoś tam zbioru. Um, um, jakichś dialogów, które są zasłyszane pomiędzy członkami rodziny królewskiej, albo jeżeli na przykład jakiś członek y, służby. Chciałam użyć jakiegoś takiego ładniejszego słowa. Członek załogi. <laughs> Członek załogi Zamku Królewskiego powiedzmy, poszedł do prasy, czy napisał pamiętnik i dokładnie zdecydował słowa, to one się tam wtedy znajdują w takiej mm -hmm. formie, w jakiej są, no ale dialogi na przykład są, są wymyślone. Um, czy na przykład czasami jest tak, że czasowo to się nie zgrywa, że coś było wcześniej albo coś było później, a w serialu jest pokazane trochę inaczej, żeby jakby. Dla takiego większego dobra, żeby to, co, do czego to prowadzi, było, było dobrze pokazane. Mm, ale to jest, to jest seria, która ma bardzo dobrego historyka. I to jest, jest seria zrobione w taki sposób, że yy, okej. Okay. Hmm. To jest teraz zrobione w dobry sposób, dlatego że każdy tam widzi to, co chce. Jeżeli jesteście fanami Diany. To tam po prostu znajdziecie 100 argumentów na to, że Diana była najświętszą osobą na świecie. Jeżeli jesteście antyfanami Diany, to znajdziecie 100 po prostu tam argumentów, że Diana była no, straszna i po prostu udawała. No i no, no, koszmarna kobieta. Więc tak samo jest z Karolem. Wiele osób po tym serialu na przykład mówiło, że. Jezu, ja tak współczuję temu Karolowi, taki biedak. Po prostu, ojoj, oj. A drugie, tyle samo osób mówiło, że Jezus Maria, ten Karol taki straszny. Więc mm -hmm. jakby genialność tego serialu, po tego, że nie jest świetnie zresearchowany, ma świetnego historyka, się Ale też jest świetnie zrealizowany pod kątem e, obrazów. Tak, wizualnych. Ojej, Aktorzy, jak są dobrze dobrani. To jeszcze, jeżeli idziesz tam z tezą, którą chcesz potwierdzić, to znajdziesz dla niej. E, Przestrzeń. I, przestrzeń. Mhm. I oprócz takich głównych rzeczy, które tam są, czyli właśnie ten obowiązek, który tam jest podkreślany, takie kory, że tak powiem, rdzenie właśnie rodziny królewskiej. Czyli obowiązek, czyli na przykład taka teoria o dwóch, dwugłowym Orle, że jest część rodziny, która jest właśnie taka obowiązkowa, i część rodziny, która jest taka frywolna, i że tak to u Windsorów jest. Jest kilka takich głównych zasad tego, tego serialu. No a oprócz tego to, no to po prostu każdy tam sobie wymyśli, będzie wyciągnie z tego serialu, co będzie chciał. Wiesz, co ja wyciągnęłam, jaka była moja myśl. Przede wszystkim no, po tym czwartym sezonie, kiedy już tak mm -hmm. sobie podsumowałam wszystko, jak doprowadziło to do tej Dajany właśnie, to moja myśl była taka, że oni wszyscy są pokrzywdzeni, że każdy jest pokrzywdzony. I Karol, je, i Diana oczywiście była pokrzywdzona, bo została wplątana w tą rodzinę i była zniszczona psychicznie w dużej mierze przez Karola, ale Karol... Sam nie miał łatwego życia, zresztą w to małżeństwo wplątała go rodzina i sam to dzieciństwo w tej szkole miał trudne. I to była duża zasługa jego ojca, który sam nie miał łatwego dzieciństwa. I to jest po prostu taka, takie, takie fatum ciążące nad nimi wszystkimi, i to się musiało skończyć taką katastrofą, którą oczywiście ciężko się ogląda. Mm. Um, jeszcze tutaj taki insight powiedzmy e, moim zdaniem moja mama jak była młoda była bardzo podobna do Dajany i ja mam takie dwa zdjęcia w telefonie mojej mamy i Dajany gdzie uważam że są strasznie do siebie podobne więc kiedy ja oglądam jeszcze ten serial to jest takie ja wiem jak to się skończy ja nie mogę tego oglądać e, także no to jest doskonały serial. Jestem ciekawa, czy jest jakiś odcinek, historia, który szczególnie zapadł Ci w pamięć, bo ja niesamowicie przeżyłam odcinek z pierwszego sezonu o wielkim smogu. Mm. Oczywiście, tam jest duża fikcja, bo. Spoiler będzie, uwaga, jeśli ktoś tego odcinka nie oglądał, no to na koniec tego odcinka ginie ta asystentka e, tak, mhm. której nie było. W sensie ona pracowała, był ktoś w takim imieniu, ale nikt nie zginął. Tak. Natomiast faktem jest, że w czasie tej, tego Wielkiego Smogu wiele ludzi zginęło. I to był odcinek, który zrobił chyba mnie naj, największe wrażenie i długo we mnie siedział i go tak przeżywałam sobie na nowo. Mm. Właśnie z tą asystentką Churchilla to jest zabieg taki, tak, tak upraszczający. Tak, no, upraszczający. Mm -hmm. że, że mamy tą asystentkę i ona jest jakby symbolem. Dużo jest takich, takich zabiegów w The Crown, no bo nie można po prostu prawie 100 lat wielki, historii Wielkiej Brytanii opowiedzieć jakby. W cztery no, sezony. Tak, w cztery sezony. E... Kłaczek. Um, ale chyba takim odcinkiem, który wywarł na mnie największe wrażenie, którego nie mogłam oglądać drugi raz. Ooh. Bo ja oglądałam The Crown pięć razy, niektóre sezony, a niektóre mm. odcinki z pierwszego nawet więcej, bo kiedyś <grydyś> jechałam autobusem w Tanzanii przez 9 godzin i miałam trzy odcinki The Crown, i było mi bardzo ciężko, bo tajemnicze autobusy są koszmarnie wymagające psychicznie ode mnie. No i oglądałam pierwszy, drugi i trzeci odcinek, ym, chyba po prostu po pięć razy. A to nie są najbardziej porywające odcinki. Pierwszy, pamiętam, jest w ogóle jakiś taki nieporywający. Ja lubię. Tak? No. ja, czyli ja pamiętam, że za pierwszy raz wyłączyłam The Crown, to się strasznie męczyłam, że ten pierwszy odcinek, w sensie jeszcze nie byłam wkręcona, więc mm -hmm. może to też jest yy, sprawa tego, ale nie wiem, jakoś tak, nie wiem, też z pierwszego sezonu pamiętam ten odcinek yy, z tą górą, co się osunęła. To jest czwarty sezon. W... Nie, pierwszy sezon. Że w tej szkole te dzieci. No, to jest w czwartym sezonie. Nie, to jest w pierwszym sezonie. Ona jeszcze była młoda, chyba. Mm -mm. To jest właśnie. To jest. o górnikach takich. No, tyś mówili, że to jest czwarty sezon? No. Teraz się okaże, że to był trzeci sezon. I wcale nie znam tego serialu tak dobrze. <laughs> Czekaj. Może to był trzeci sezon. No co? Katastrofa była głównym wątkiem trzeciego odcinka, trzeciego sezonu. No dobrze, to... <grym> ale się znamy? <grym> Świę... Po prostu tak. Wydaje... Wydaje mi się, że to było w czwartym, a to jednak było w trzecim. Dlatego, nie że... To po prostu było w pierwszym. Ale chyba dlatego, że ja po prostu trzy sezony nadrobiłam przy jednym posiedzeniu, wiesz? To Bo... jest odcinek, którego ja nie mówię. Ja widziałam ten odcinek raz i więcej go Jezu, nie zobaczę chyba. Mocno. I nawet jak oglądałam z moim chłopakiem, który się wciągnął i... Oglądałam z nim chyba w grudniu zeszłego roku od początku wszystko. Te ja powiedziałam, że nie mogę tego odcinka oglądać, bo on jest bardzo emocjonalny i, i takim roczny. Właśnie, dlatego może mi się on zlał z tym pierwszym sezonem, bo on dla mnie klimatem jest bardzo podobny do tej mgły, tego mm. smogu. Tak, bo to są dwa. Tak, to są... jest taki mm -hmm. mrok i taki marazm. Bo to są dwa odcinki o tragediach w których Elżbieta musi się w jakiś tam sposób zachować i też jest są interakcje z premierami i to co ona powinna, a nie powinna. A w pierwszym sezonie to tam, że opieprza Churchilla czy nie, czy no tak, tak, różne tak. rzeczy. Więc no, to są dwa to są dwa bardzo podobne odcinki emocjonalnie. Emocjonalnie tak. też. Bo w czwartym sezonie W czwartym już jest w ogóle Thatcher, więc to w też... czwartym sezonie jest Thatcher, ale i wszystko się kręci wokół Diany. Kręci się, kręci, tak, wokół Dajany. No i tam jest dużo dramatycznych scen. Hmm. Chociaż tutaj ta dramaturgia jest głównie spowodowana Dajaną jej zaburzeniami odżywiania i tak dalej. Tak, 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 tak. zdecydowanie. No. no dobra. A czy uważasz, że dobrze, że ten serial powstał? Myślę, że tak. Myślę, że tak, um, dlatego, że on y, chyba sprowadza trochę na ziemię y, tą narrację, która była wokół rodziny królewskiej w ciągu ostatnich 30 lat. To znaczy, ta relacja była taka bardzo tabloidowa. Nikt nie pamiętał już, tak naprawdę co się działo, jak królowa była młoda, albo e, przez jakie zmiany przeprowadziła kraj. Tak się mówi, no ona tam nic nie robiła, nie? W sensie, znaczy coś robiła, ale nie było tak, żeby, o, że e, jakąś realną władzę. E, powiedzmy, że przeprowadziła duchowo kraj, wsparciem była. E, jakby... Wydaje mi się, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat, no też za sprawą Dajany, narracja wokół rodziny królewskiej była tak bardzo uproszczona, sprowadzona do takich prostych rzeczy, ślub, skandal, sukienka i tak dalej. A to jednak pokazało, że ta rodzina królewska, a przede wszystkim królowa, no bo to jest serial w, trochę w hołdzie dla królowej, że ona jednak przez te. Prawie 70 lat. W 2022 roku, jak tego słuchacie, to 70. Była po prostu na tronie i jest. I jakby była takim. A wiem stróżem trochę dlatego. Świadkiem tylu wydarzeń. Świadkiem tylu wydarzeń. I jakby tak jest takim uosobieniem trochę Wielkiej Brytanii. Nie takim. Z wszystkimi jej wadami tak, i zaletami. Dokładnie. Mhm. I Wiadomo, że to jest taki... M, wiele osób się może nie zgodzi, bo, bo myśli, że o, Brytole, czy Angole, czy coś tam, to tylko po prostu w pubie, to, 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 to prości ludzie i tak dalej. Pozdrawiamy Kraków. <grych> Ale... Y, ona jest usłyszeniem takiego mitu Wielkiej Brytanii. Mhm. Takiego, który po prostu Amerykanie uwielbiają. My, my to uwielbiamy, no wszyscy uwielbiają to, że jest taki kraj, w którym po prostu m, mit jest taki, że liczy się bycie po prostu takim z klasą. I takim... A, to się... A przyjeżdżasz i tak patrzysz i myślisz gdzie jest kuźwa ta klasa? Gdzie jest klasa? <grym> Trochę tak jest. Hmm. Ale A... o Francji też jest ten mit, tylko że Francja nie ma królowej, która by to yy, o, uosabiała. Ani to, króla, w nie? tym podcaście Francja jest na przegranej pozycji ze względu na to, że ja mam ciężką relację z tym krajem, więc tutaj U. o klasie Francuzów rzadko mówię. Bardziej o jakichś tam Problemach z tym krajem w moich oczach związanych, ale robią świetne samochody. Ale to też jest e, kraj jednak, który ma ten mit taki wokół siebie. I oczywiście, że tak. Oczywiście chcę doprecyzować, że, mówiąc świetne samochody, mam po prostu na myśli jeden mój egzemplarz, reszta. A tak, jak się masz markę? Taką. Renault Clio. Mm -hmm. Jamperzota. A to też Francuz. <laughs> wiesz, co w rodzinie to. E, dobra, ale wiesz, to tak a propos właśnie jeszcze tego wątku, no. to myślę, że fajnie też. E, Zostało to pokazane w tym odcinku, kiedy oni wpuszczają do domu telewizję. Mm. I nagle po emisji tego dokumentu, który chyba tylko raz w historii został wyemitowany. Tak, ale ostatnio się pojawił na YouTubie. No tak, bo to już wiesz, po, po emisji The Crown to tam już można puścić. No, wszyscy wiemy już jak jest. E, ale jak nagle się okazało, że pokazanie rodziny w takich... E, nie chcę powiedzieć prymitywnych o prozaicznych czynnościach. Jako rodziny. Jako rodziny, a nie tego mitu, nie było najlepszą decyzją. A my właśnie, tak jak powiedziałaś, zapomnieliśmy skąd się to wszystko wzięło, i trochę żyjemy takim już y, tą myślą, no to są, to są zwykli ludzie. A zapominamy skąd oni się wywodzą i dlaczego y, właśnie są na tym tronie dalej. Dlaczego tą władzę mają i. Y, Większą lub mniejszą, ale na pewno w świadomości są. Tak, i brytyjska rodzina też jest o tyle specyficzna, no może jeszcze japońska i tam kilka innych, ale do, jak na europejskie standardy. E, zdecydowanie jest to ta rodzina, która zachowała najwięcej tej pompy i tego mm. takiej spuścizny, i która, no oni trochę się wahają, czy być tymi e, właśnie ludźmi z mitu, czy zwykłymi ludźmi. Nie wszystkie rodziny mają europejskie takie, że tak powiem, dylematy, no bo rodziny skandynawskie po prostu uznały, że oni są zwykłymi ludźmi i, i oni sobie będą po prostu jeździć na rowerkach i chodzić na zakupy do supermarketu i y, być normalnymi ludźmi i wychodzić za trenerów fitness. Um, więc u nich nie ma tego problemu. Um, I oni, dla, dla u nich to się sprawdza. Czy w Wielkiej Brytanii by się to sprawdziło, gdyby rodzina królewska była zwykłymi Brytyjczykami? Nie. Bo no ja Meghan Megan i Harry trochę próbują robić rzeczy normalne. To jest nagle skandal i się tworzą konflikty. Już porównywanie do Kate, bo Kate jest bardzo niedostępna, nie? Mm -hmm. Kate, Także... Kate jest z tego koru, jest z tego rdzenia rodziny królewskiej. No i to też ją obowiązuje tak samo Williama. Do pewnych konkretnych zachowań. Tak, Oczywiście. do tego, że oni um, oni, muszą, oni są trochę urzędnikami. Tak samo jak królowa, tak samo jak Karol w tym momencie, jego żona, William i Kate. Oni po prostu mają reprezentować, mają się zachowywać po prostu jak najlepszy możliwy reprezentant kraju. Mają pocieszać po tragediach, mają otwierać szkoły, mają jeździć, nie wiem, na. Konferencje ekologiczne i mówić, jakie to kraje jest fajny. To jest takie po prostu biuro PR-owe, biuro MSZ-owe, po prostu full-time i jeszcze mega wykształceni w tym, co robią, tak? bo niekoniecznie może uniwersytecko, ale wykształceni w sensie wytrenowani. Mhm. No i oni po prostu są po to, żeby reprezentować Wielką Brytanię. I właśnie ten duty, o którym wspominałaś, wypełniać. Tak. Dobra, słuchaj, to teraz będzie kącik. Uwaga, jingle. Trudno uwierzyć, że coś takiego jest możliwe. O czym ty do mnie rozmawiasz? To jest taki. E, to jest kącik. jakiś nowy kącik. kącik? To jest segmencik od paru odcinków, w którym e, ja lub moi. Wspaniali słuchacze, widzowie, za pośrednictwem moich ust dzielą się ciekawostkami z dupy, odkryciami z ostatniego czasu, właśnie różne takie ciekawostki. No i słuchajcie, moi drodzy, prawda jest taka, że dawno się nie widzieliśmy w tym podcaście dawno nie było nowego odcinka. Ta przerwa troszeczkę teraz trwała. I taki spoiler, być może niedługo znowu się długo nie będziemy tutaj widzieć, częściej bywam w Zmacznego, zapraszam. Ja wiem, że parę osób na Instagramie mówiło mi fajne ciekawostki. Ja byłam przekonana, że zrobiłam sobie print screena tych ciekawostek i przed naszym spotkaniem nie mogłam go znaleźć. Ojej. Więc jakaś taka naprawdę super ciekawostka, jeśli ją znajdę, to dogram się później sama. Ale jeśli nie, to chciałam się podzielić moim odkryciem, ciekawostką z dupy. Ponieważ, słuchaj, niedawno odwiedziłam Słupsk. Byłam tam y, na ślubie hałtużyć, także serdecznie pozdrawiam Agatę. Y, y, ślub się odbywał w Słupsku, no i przyjechałam tam już dzień wcześniej, żeby następnego dnia być zwarta i gotowa. Y, pojechałam tam oczywiście samochodem. Właściwie po pięciu minutach w tym mieście spostrzegłam, że jest tam bardzo dużo rondy. Temat jest trochę taki spójny z Wielką Brytanią, bo Wielka Brytania też y, słynie z dziwnych rąd, ale w drugą rond. stronę. Ale w drugą <laughs> stronę, to prawda. E i tak jadę po tym słupsku i rondo na rondzie, rondo na rondzie. Nawet tym spostrzeżeniem podzieliłam się na Instagramie, że to jest jedno z moich odkryć, że w słupsku jest tyle rond. I tak zażartowałam sobie, że słupsk ma chyba największe ym, stężenie rond na kilometr kwadratowy. Mm -hmm. I później postanowiłam sprawdzić moją teorię. I powiem ci byłam bliską, albo nawet powiedziałabym używając kalki z języka angielskiego w punkt. Yy, natomiast zanim powiem, co udało mi się dokładnie znaleźć, to wiele osób mi wtedy zaczęło pisać, a tam słupsk, w rybniku to jest dopiero rąd. No i słuchajcie, co się okazuje, faktycznie w rybniku jest trochę yy, rąd. W 2013 roku. Internet donosił, zachwycał się faktem, że rybnik ma 34 ronda. A rybnik ma du dużo mieszkańców? Nieważne, ile ma mieszkańców, jaką ma, ma powierzchnię. Oh. A, i to postanowiłam sprawdzić. No i okazuje się, że słuchajcie, że rybnik ma powierzchnię 148 km2 mm -hmm. i 34 ronda. Mm -hmm. I uwaga, rybnik. Czy wam nie wstyd mówić, że macie najwięcej rond? I tutaj wchodzi, słuchaj, słupsk. Cały na biało. Słupsk ma, uwaga, 37 rond, mhm. ale istotne na jaką powierzchnię? Bo na powierzchni, słuchaj, 43 km2. To, to ma jednak słupsk większy? Zdecydowanie większe mhm. zagęszczenie rond. O 100 km kwadratowych ma mniejszą powierzchnię, więc to jest moje odkrycie. I jest... z dupy. Jeśli chcecie poćwiczyć jazdę na rondzie, jedźcie do Słupska. Jak ty się czujesz na rondach? Dobrze. Ale mam ronda turbinowe koło siebie. Więc. Co to są ronda turbinowe? To są takie, że to nie jest tak, że masz dwa pasy i no powiedzmy, jak ja zdawałam na prawo jazdy 10 lat temu. To było tak, że na to wewnętrzne to wjeżdżasz jak daleko jesteś tak, na rondzie, tak, a na to. Samym zewnętrzne jak zaraz to wjeżdżasz. jak na krótko tak no to, to na rondach turbinowych nie obowiązuje mhm. na rondach e, turbinowych obowiązuje taka mm, jak na pasach normalnej drogi że na przykład na ten środkowy wjeżdżasz y, jak y, powiedzmy jedziesz y, w lewo i zawracasz a na prawy, jak skręcasz w prawo w albo w jakim w... momencie właśnie nie dlatego że hmm, jakby to wytłumaczyć czym są ronda turbinowe Zapraszam na bielany. Generalnie jest tak, że nie możesz zmieniać tych pasów dowolnie. To znaczy, że nie możesz, możesz wjechać na pas, na przykład środkowy, tylko z wjazdu. Ja, proszę, jak inaczej dostać na rondo niż z wjazdu. na To jest strasznie słabe Generalnie. <grym> Przeczytam po prostu definicję rond turbinowych. Gazelka.pl mm. Do niedawna przestrzeni miejskiej dominowały ronda klasyczne, jednakże dla większej przepustowości zaczęły się pojawiać ronda turbinowe i praktycznie z miejsca wprawiły większość kierowców w małe osłupienie. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to najpierw parę słów o rondzie klasycznym. Dobra, jebać o rondo klasyczne, wszyscy wiemy, co się jest rondo klasyczne. Pojeźdźcie do Słuska, jak nie wiecie. Mm. Rondo turbinowe najczęściej składa się z dwóch pasów ruchu. No tak jak większość rond. Przy... Chociaż nie no, są też pojedyncze. Przed wjazdem na rondo tego rodzaju należy po dokonaniu wyboru kierunku jazdy Czyli czy nie może sobie rando... randomowo jechać. A czy kierunek ran... jazdy na rondzie zawsze nie jest w prawo? <laughs> To będzie najlepsze, o czym ty do mnie rozmawiasz, bo naprawdę ja nie wiem o czym zająć odpowiedni pas ruchu. Informują nas o tym znaki umieszczone przed rondem. Późniejsza jazda jest już znacznie prostsza niż na tradycyjnym rondzie. Wjeżdżając na rondo turbinowe, trzymamy się tak naprawdę wyznaczonej trasy. Przejazdu. W efekcie kolizyjność na rondzie turbinowym jest znacznie mniejsza, ponieważ minimalizujemy ryzyko zmiany pasa oraz spotkania z innym pojazdem. Na rondzie turbinowym najczęściej zmieniamy pas na wewnętrzny, zazwyczaj pusty, kiedy chcemy zawrócić na rondzie. Łatwiej też skręcić w pierwszy zjazd w prawo, ponieważ do jazdu do ronda nie zajmują pojazdy które mają inny zamiar. Ronda turbinowe są proste w obsłudze, ponieważ otrzymujemy namalowane pasy, które prowadzą. Jeśli chcemy skręcić w lewo na skrzyżowaniu, to zajmujemy lewy pas i jadąc z nim, jesteśmy wprowadzeni na zewnątrz ronda bez konieczności zmiany pasa w trakcie. Kierowca, który próbowałby skręcić w lewo lub zawrócić z niewłaściwego prawego pasa, musi w tym momencie zmienić pas na lewy. Słuchajcie, czytanie tego dalej nie ma najmniejszego sensu, bo ja też nic nie rozumiem. Ale czekaj, tu jest zdjęcie, to jest prosta rzecz, po prostu ten jakby najbardziej zewnętrzny pas jest od razu pasem do skrętu w najbliższym miejscu. No i nie możesz jechać dalej. No to chyba. to jest, okej, okay, to... bo to jest tak troszeczkę... To takie rondo dla zdecydowanych. Ale to pięknie powiedziałaś. A tam, turbina, ronda zdecydowanych. E, którzy wiedzą, gdzie podążają w życiu. Tak! Bo na rondo się musisz kręcić, nie? W nieskończoność. Bo, bo to jest tak jak na niektórych rondach, kiedy wiesz, że na pewno chcesz zjechać zaraz w prawo pierwszy zjazd, mm -hmm. to nawet nie wierzysz na rondo, tylko jest taka boczna dróżka. A tak, są takie ronda. I to jest podobna rondo. zasada, tylko że ta boczna dróżka jest w ramach ronda. A są też takie ronda na Google Mapsie, które mówią, zjedź z ronda drugim zjazdem, a to zwykłe skrzyżowanie. Tak. A to a propos nawigacji, nawigacja kiedyś w samochodzie mojej mamy, dzisiaj jeszcze się w podcaście wątek mojej mamy nie pojawił, więc dzisiaj to jest ten wątek. Nie no, co to był? Był hmm. z Dianą porównywany. Kurde. porównywany, to że twoja mama była. Dobre. No w każdym razie, to nasza nawigacja mówiła, zamiast wysepka, uwaga, wysepka, była uwaga, wysypka. O czym ty do mnie rozmawiasz? Niestety trzeba było wyciąć bardziej soczyste wiązanki. Tutaj już w kuluarach powiedziałaś, że ludzie bardzo często Cię pytają, co sądzisz o Dajanie. Mm -hmm. No i dobra, co sądzisz? Bo powiedziałaś, że każdy, kto włącza The Crown z jakąś tezą, znajdzie tam potwierdzenie. To jaką tezę Ty sobie potwierdziłaś? Oczywiście tezę, którą już stworzyłaś też na podstawie miliona publikacji, które wcześniej skonsumowałaś. Tak, ja miałam to szczęście, że oglądałam ten serial po tym, jak zrobiłam duży research na temat śmierci Diany do jednego z moich odcinków podcastu. Bliżej mikrofon. Tak, bliżej? Super, dobrze. I wtedy już się zastanawiałam nad tym, tak naprawdę, czy Diana była taką ofiarą. Bo generalnie media mają. Są dwie narracje. Jedna jest taka, że Diana była ofiarą rodziny królewskiej i ofiarą w ogóle mediów, i ofiarą PR-u, i no po prostu owieczką wyrzuconą na rzeź. A druga narracja jest taka, że Diana była po prostu koszmarną manipulantką. I tak naprawdę. No, i śmierć jest oczywiście bardzo przykra, jakby to nie ulega wątpliwości, ale że Diana po prostu świetnie umiała manipulować mediami, w sposób absolutnie fantastyczny, wiedziała, z kim jak się ustawić, co wzbudzi um, współczucie, um, opinii publicznej, jak tutaj pociągnąć za sznurki, żeby wkurzyć rodzinę królewską, jak wykorzystać swoją popularność mm -hmm. jak z takiej zwykłej dziewczyny, um, która tak naprawdę. Miała możliwość tam być po prostu dziewczyną z bogatej rodziny brytyjskiej. Jak ona to wszystko zrobiła, żeby po prostu dojść na, na szczyt. Um, I to są dwie bardzo stojące po prostu ze sobą w sprzeczności, teorie. I ten serial pokazuje obie z tych rzeczy. Masz rację. Ja o tej drugiej stronie nie myślałam wcześniej za dużo, w sensie, ja zanim nie poznałam szczegółów yy, Dajany, śmierci, to jeszcze przed The Crown, to byłam do niej tak nastawiona, takie, dobre. o co w ogóle robić całe zamieszanie. Bo potem jak się dowiedziałam, jaka była jej historia, jeszcze zobaczyłam właśnie yy, w jej zdjęciu, zdojrzałam trochę coś z mojej mamy z młodości, to było takie, aj, niemiło, ale jak teraz o tym opowiadasz, to faktycznie są rzeczy, które za tym były trochę przemawiały, nie? Mhm. Mm i na przykład um, to, co się stało, bo Diana, oczywiście, że za życia wzbudzała sensację. i, e, i potem też jakby, zarówno jak była w rodzinie królewskiej Perse, czy potem już po rozwodzie, um, ale tak naprawdę jej mit, taki mit za... Mit? Tak na mit? Tak mięsko, tak, tak, e, mięsko, mięsko. E, mit założycielski, ja tak mówię, mit założycielski Diany, mm -hmm. to jest po prostu moment jej śmierci. Jeżeli ona by nie zginęła w taki tragiczny sposób, em, to nie wiadomo, co by się z nią teraz stało. Może by, tak jak inna po prostu rozwódka z rodziny królewskiej, czyli Sara Ferguson, pisała książki o odchudzaniu, o tym, jak utrzymać dobrą linię. A patrząc tak na dalej. background z zaburzeniami odżywiania, to mogłoby pójść w tą stronę. Tak, może byłaby po prostu taką osobą bardzo zaangażowaną w sprawy charytatywne, może byłaby celebrytką prowadził jakiś program w telewizji. No nie wiadomo, co by było za z, z obrą. Tak, Prodziłaby jakiś talk-show. No, tak naprawdę ona poszła bardzo w, tą, w ten kierunek taki związany z działalnością dobroczynną, mhm. ale to też był taki trend powiedzmy. No, w latach 90. jednak to było dosyć, dosyć mocne. Teraz nie mówię, że nie jest, ale wtedy to było bardzo jednak nasilone wtedy jakby wszystkie te takie akcje właśnie o Afryce, teraz mówimy trochę inaczej o Afryce. Tak. W 2021 rok wiemy z czym się jakby wiążą te akcje humanitarne, jak dobrze pomagać, jak źle pomagać itd., mhm. Jakby to jest wątek, którego nie będę już dalej rozwijała. No, Polecam jest to, inne to źru, wspaniałe źródła do tego. Wtedy to było jednak w takim bardzo amerykańskim stylu crowd, w takiego crowdfundingu i amerykańskiego no, takiego bilionerów. wielkiego bohatera. Nie? Tak, i też wielkiego bohatera i jednak. No, wie, Narracja też była taka, że no, Karol straszny, bo zdradzał, y, a ona po prostu ofiara y, i było nasz troje w tym małżeństwie. I gdyby nie było, nie wiadomo co by było teraz, gdyby Diana nie umarła w tak y, tragiczny sposób, w jaki umarła, i też to, co się działo, zaczęło dziać po jej śmierci czyli wszystkie y, 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 teorie spiskowe na przykład na przykład to, że została zamordowana na polecenie rodziny królewskiej. To jest jedna z Tam teorii. w ogóle słyszałam, że jest jakiś motyw czerwonego Uno chyba. Tak, czerwone Uno. To był... Kolejny wątek z moją mamą. Moja mama jeździła czerwonym Uno. Just saying. Twoja mama jest takim po prostu tutaj yy, gościnnym. Yy, gościnnie się pojawia. Gościnny temat w każdym odcinku. Czerwone Uno. Tak. Przemalowane, świeżo. Mhm. Yy. Które po prostu zniknęło, i te UNO po prostu po całej Francji szukali. Nie wiadomo było, gdzie jest to UNO, ani kto nim jeździł, ani tak dalej. No, to jest długa historia. Była właśnie historia z służbami, że to na, na zlecenie służb brytyjskich, na zlecenie rodziny królewskiej. Na służbie specjalnych? Księg. Tak. Mm -hmm. powiedziałam. Nie będzie służb, służb ale tak Służb także... specjalnych brytyjskich, jakieś tam mm -hmm. wiecie, James Bond na przykład. Ale też był nawet taki proces. Mieszający księcia Filipa, jako bezpośredniego, bezpo oso osoby, która bezpośrednio byłaby, odpowiedzialna, bezpośrednio byłaby odpowiedzialna za śmierć księżnej Diany, dlatego, że znaleziono jakieś listy między nimi, które mogłyby to sugerować. Ale on chyba robił Diany. Książę Filip i Diana, oni obydwaj byli outsiderami i generalnie. Jakby y, są takie podania, o podania, bo to trochę jest jednak, bo, to gdzieś tam lawirujemy pomiędzy podaniem a mitem, że, że on im próbował pomóc, że chciał jakby ją tak y, do tej rodziny przygarnąć, no bo... No, ten wątek jest nawet te tak ram poruszony, jak tak, był tak, ten tak, dzień tak. polowania. Tak, chociażby, y, ale y, no jakby Diana chyba nie chciała do końca. A z drugiej strony, może Filip też jednak był dość taki surowy, zimny. No i już I, był wystarczająco długo w tej instytucji, żeby już, już jej tak. bronić, a nie bronić, że tak powiem, bycie outsiderem, tak. tak? I wszystkich outsiderskich rzeczy. E, także, mm, także tak. E, I właśnie. E, narracja Wokół Diany jest ta dwutorowa, i, i też właśnie dzięki temu, że ta jej śmierć była tak spektakularna, Niestety użyję tego słowa mm -hmm. bliżej, to, to narósł ten mit Diany, i do tej pory obchodzimy każdą rocznicę śmierci Diany. Po prostu cały czas wychodzą nowe gazetki. Przez to, że jej synowie też o tak kultuują, no wiadomo, pamięć po, po, po matce. Ale jeżeli chodzi o to, którą stronę wybieram, no to ja bym się jednak dopatrywała trochę tego manipulatorstwa, szczerze mówiąc. Bo, powiem tak, może z drugiej strony jedno i drugie się nie wyklucza, bo na pewnym etapie mogło się już pojawić manipulatorstwo. No, tak, w myślę, ramach że trochę zemsty za to, co się wydarzyło. Ona była tak złożoną osobowością, że mm, na pewno jako osiemnastoletnia dziewczyna czy dziewiętnastoletnia, wchodząc do rodziny królewskiej nie była świadoma tego, jak to jest ciężkie, pewnie też nie dawała sobie pomóc mm, i. W pewnym momencie po prostu jakby poznając tą instytucję od środka, wiedziała, jak może wykorzystać ją po to, żeby ludzie pokochali ją, a nie monarchię. Mhm. To zanim dojdziemy do osoby, która powiedzmy w mniejszym bądź większym stopniu jest współczesną Dajaną. Mhm. To muszę powiedzieć, że jak powiedziałaś o tej spektakularnej śmierci, to taka chamska, takie hamskie porównanie mi się pojawiło w głowie. Więc ja zdaję sobie sprawę z tego, że jest hamskie, ale jest też trochę śmieszne, więc nie mogę się odpuścić przyjemności yy, przytoczenia. Bo pomyślałam o Hance Mostowiak, Oj, która też miała spektakularną śmierć. I przez to do dzisiaj w każdą rocznicę, rocznicę jej śmierci w kartonach wszyscy o tym pamiętają. I memy tego dnia wypływają na nowo. I Hanka pamiętamy. I przez tą właśnie, dokładnie przez tą spektakularną śmierć tej postać już na zawsze zostanie w popkulturze. Mm. Wiem, że bardzo hamskie porównanie, ale jakoś tak. W ogóle mówienie. Jaki kraj, taka księżna, nie? Tak. O czyjejś śmierci jako spektakularne jest dla mnie bardzo dziwne, ale. Yy, ale, ale, to, ale to chyba jest to słowo, które. Które oddaje, jakby. Widzisz, ale to się wiąże z tym, co powiedziałaś na początku, mhm. że to wszystko się wydaje trochę takie odrealnione, cała ta tak. rodzina, nie? No. Ale dobrze, współczesna hmm, Diana, mhm. Meghan Markle. Um, ja, słuchajcie, przy tej okazji bardzo polecam Wam podcast Even the Rich. Świetny. Mhm. Um, o takich różnych monarchiach, ale nie sensu stricto, tylko o historiach rodzin, ludzi, którzy mają niesamowitą władzę z różnych powodów, bo też pojawia się motyw Beyoncé, nie Kanye tylko Jay-Z i rodziny, która była inspiracją do stworzenia sukcesji i tak dalej, i mm, tak dalej. Bardzo ciekawe. podcast. posłuchać. Ale pierwszy odcinek i każda... Każdy ten wątek jest podzielony na cztery odcinki. Mm -hmm. Pierwsza ta miniseria, te cztery odcinki były właśnie poświęcone Megan i Dianie. Mm. No i się okazało, dowiedziałam się z tego podcastu, że Megan była wielką fanką Diany, że ona gdzieś tak wewnętrznie czuła, że są bratnimi duszami. Chociaż była wtedy jeszcze małą dziewczynką, nie? i ona dokładnie ze swojego dzieciństwa pamięta nagranie, kiedy właśnie e, był ten pogrzeb i Harry niósł tą kartkę Mami czy, mm. czy coś tam. E, I właśnie było porównanie to, że teraz ta Meghan znalazła się w takim miejscu jak Diana, że media jej nienawidzą, e, ludzie jej nienawidzą i to ją zniszczyć i że te różne historie i tak dalej, i tak dalej. Jestem ciekawa, jaka jest Twoja opinia o Megan. Myślę, że to, co powiedziałaś, to jest bardzo ciekawe w ogóle, dlatego, że jednocześnie mówi się o tym, że Megan w ogóle się nie interesowała nigdy rodziną królewską, mhm. nie wiedziała w ogóle, jak wygląda Harry i tak dalej, i tak dalej. Więc o Megan i Harry są tak o chary mnie, ale o Megan są tak sprzeczne informacje. Mhm. Z jednej strony dokładnie, to jest dokładnie to samo, co z Janą. Z jednej strony Megan jest największą manipulatorką, po prostu najgorszą rzeczą, która się zdarzyła w rodzinie królewskiej, a z drugiej strony jest ofiarą rodziny królewskiej. Więc to jest kropka w kropkę dokładnie to samo. I tak, komu wierzyć? Nie wiadomo. Jaka jest prawda? Nie wiadomo. Myślę, że jeszcze na samym początku, kiedy tam Megan się zaczęła pojawiać, e, pierwsze, nie wiem, jeszcze jak miała swojego bloga czy Instagrama, można było coś tam... Wywnioskować, że tak powiem, z takich e, dziewiczych źródeł. Mhm. Ale w tym momencie to już po prostu obrosło wszystko taką legendą i jest tyle po prostu e, środowisk, które będą, niektóre będą hejtować Megan, drugie będą ją wysławiać, że słuchaj, no przecież to rodzina królewska ją zniszczyła, a ta rodzina jest w ogóle do kosza. A Meghan jest cudowna, że ciężko jest tak naprawdę zawyrokować. Ja tak naprawdę y, cieszę się, że to jest osoba i i Harry oni jakby są, byli w tej komfortowej sytuacji, że mogli z tego zrezygnować. I ja uważam, że każdy powinien dbać o swoje zdrowie psychiczne i każdy powinien robić tak jak czuje. Jeżeli oni czuli zrezygnowanie z rodziny królewskiej, to jest to czego potrzebujemy. Go for it. Jakby jest tyle ludzi, którzy mogą się zająć ich obowiązkami w rodzinie królewskiej, że naprawdę nikt nie będzie za nimi tęsknił. To, co się zdarzyło potem, że oni udzieli tego bardzo kontrowersyjnego wywiadu um, z Oprom, gdzie było dużo pitolenia o kurczaczkach, które hodują. E, i tak ale, naprawdę... i na, ale i tak najgorszą <laughs> rzeczą w tym wywiadzie jest dubbing. O Jezu, ja też miałam <laughs> tę te nieprzyjemność <laughs> oglądania tego z dubbingiem. Mm. Ponieważ. Na rolę. Tak, ponieważ... To nie był dubbing, to było tłumaczenie symultaniczne. To był dubbing. Gdyby, gdyby to był zwykły lektor, okej, okay, ale no z na rolę... Ja e, próbowałam się przysłuchać jakby oryginałowi, co nie było aż takie łatwe mhm. e, prze, przez właśnie e, to tłumaczenie. E, aż dziwne, że w sumie nie oglądałam drugi raz tego e, wywiadu. Bo ile się może męczyć. W, 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 ale też gdzieś na jakiejś zagranicznej stronie mhm. chociaż, żeby bez tego, bez tego tłumaczenia. No ale chyba raz mi wystarczyło. I ten wywiad był bardzo dziwny, bo z jednej strony on jest jakby przez wiele uważany za zupełnie, zupełnie po prostu jak to się nazywa, niesamowity, wychodzący spoza przyzwoitości I, i w ogóle, no, teraz mi uciekło słowo, ale taki przełomowy, mhm. a z drugiej strony to. To nie wiem, czy tam są jeszcze takie nowości. No to, że e, myślę, że, że to, że Megan rzeczywiście przyznała się do tego, że miała myśli samobójcze, mhm. że miała dużo problemy z depresją. I to i chyba to jakby, w ciąży w ogóle będąc? Tak, uważam, że to absolutnie, e, jakby, to jest bardzo ważna rzecz. I osoby, które ją hejtowały za ten wywiad... Dla mnie to jest niepoważne, jak można mówić na przykład, że, że problemy ze zdrowiem psychicznym są wymyślone. Jakby, jestem bardzo na to przyczulona i, i uważam, że absolutnie to nie powinno się zdarzyć. I nawet, jak były jakieś ostre komentarze, było masa ostrych komentarzy w stosunku do, do Megan i Harego, no do komentarzy na temat jej zdrowia psychicznego. Jeżeli tak mówi, to tak było. No, nie nam jest to wyrokować. Naprawdę, nie nam jest wyrokować jakimś ludziom, którzy w ogóle nigdy jej nie, nie, nie widzieli na oczy, nie znają, nie wiedzą, co czuje, czy ona miała problemy ze zdrowiem psychicznym, czy nie. Ale z drugiej strony, to też jest bardzo dobre pierowe zagranie do tego, żeby właśnie ochronić Megan, czy ochronić ją, że przecież nie będziemy rozmawiać o jej zdrowiu psychicznym. Więc to jest bardzo dobrze zrobione wizerunkowo. I yy, yy, all in all, uważam, że super, że sobie po prostu wyjechali. No super. Jeżeli tego potrzebują, jeżeli tego chcieli, fantastycznie. Czy to zaszkodzi rodzinie królewskiej? Nie zaszkodziło jakoś szczególnie. I e, nie zaszkodzi pewnie, bo nie zaszkodziła masa różnych skandali, Zatem, przez lata. co znaczy zaszkodzi? Co się może wydarzyć? Mówmy się, Brytyjczycy zrobili sobie Brexit, no ale nie zrobią crown Seat. nie? E, nie sądzę, że w pewnym momencie stwierdzą, dobra, Ela, idź sobie. Szybciej Ela sobie pójdzie już ze światy niż ktoś ją stamtąd sam wywali. E, a poza tym ja myślę, że to też ta monarchia sprawia, że Brytyjczycy jednak się czują tacy bardziej wyjątkowi. Bo to my mamy tą monarchię, to my tutaj przeżywamy te wszystkie śluby, e, narodziny tych dzieci i tak dalej. I oni to lubią, tak, wydaje mi się, nie? Tak. Um... Więc nie to znaczy zaszkodzić. Nic bardziej niż Diana im nie zaszkodzi, a ona im zaszkodziła ta jej śmierć, nie? Bo wtedy była ta mocna nagonka na Tak, rodzinę. tak, tak, tak. tak, tak. Um... Co znaczy zaszkodzi, że ludzie przestaną mieć jeszcze większy szacunek. Ale czy ludzie mają szacunek do rodziny królewskiej? Nie Czy wydaje Ludzie mi mają szacunek się. do kogokolwiek. W wielu społeczeństwach nie. <głosy> 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 Więc jeżeli chodzi o to, to, no to w stronę ich nie zwrócono. Mhm. I. i można próbować dekonspirować, że tak powiem, zachowania, które są w rodzinie królewskiej w środku i uważam, że to jest bardzo potrzebne, jeżeli jest jakaś hipokryzja pod tytułem z jednej strony rzeczywiście. Mm, Mówimy, y, mamy inicjatywę, na przykład inicjatywa Harego, Williama i Kate, była taka inicjatywa Heads Up, która właśnie była zdrowiem psychicznym, a z drugiej strony y, mamy Megan, która mówi, że nie mogła doprosić się pomocy. No to coś jest na rzeczy, coś mm -hmm. jest, to jest w ogóle o co, o co chodzi, tak? No to co wy mówicie tak, robicie tak, ale tak naprawdę jaka, nie wiadomo jaka jest prawda. Dlatego że y, wszystkie wywiady, y, wszystko co się robi, tak jakby publicznie, to jest, to jest gra. Poza tym, plus to wszystko później przechodzi przez tyle autoryzacji u tylu osób, że to już można trzy razy zmienić sens wypowiedzi. Słuchaj, wiem, że ciebie goni czas, także szybciutko teraz wchodzimy do kącika. Uwaga, jingle. Zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Czyli pytania od patronów. I lecimy. Pierwsze pytanie od Moniki. Czy z, Co Zajawkowicza Rodzin Królewskich myśli o księżniczkach Disney? A? Yy, nie mam chyba sentymentu jakiegoś strasznego, yy, ale wiem, że są takie osoby, które yy, nawet przed 30 się tym jarają. No księżniczki Disneya spoko. Myślę, że nawet po 30, albo po 30. <grym> yy, księżniczki Disneya spoko. Ja osobiście nie jestem jakąś wielką fanką. Nie jestem z tych osób, które na przykład śpiewają, nie wiem, Pocahontas czy jakieś tam inne rzeczy pod prysznicem. Yy, no, ale z jednej strony w sumie trochę nam zaszkodziły, bo mamy taki wyidealizowany obraz księżniczki. Nie I wiem. myślę, że też trochę facetą. I facetą. Niektórzy później się mierzą z takimi księżniczkami. W Disney'u no. kontrowersyjnym tematem. Tak, kontrowersyjnym. Ja od temat. dawna próbuję w ramach Strefy Kultur Uniwersytet, Uniwersytetu SWPS, którą prowadzę, przeforsować właśnie temat o tym, jak Disney trochę nam zniszczył psychikę pod kątem również księżniczek, ale też Hany Montana i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w końcu mi się uda ten motyw poruszyć. Ale powiedz, że ja też nie jestem fanką żadnej księżniczki. Ja nawet. Nie za bardzo wiem, kogo uznać za księżniczkę. No bo co, hmm. czy Kopciuszek był księżniczką, czy Czerwony. Ona tak, ale czy Czerwony Kapturek był księżniczką, czy Pocahontas była księżniczką? Nie, nie wiem. Moją ulubioną postacią jest od zawsze na zawsze Olicja w Krainie Czarów, która ewidentnie nie była księżniczką. No nie, no Była ona bohaterką nie była. Disney, ale to nie jest hmm. księżniczka. Dobrze, drugie pytanie od Moniki. Jak wyobrażasz sobie rodzinę królewską w Polsce XXI wieku? E, I czy żal ci czasem, że nie mamy monarchii? Nie żal mi, że nie mamy monarchii. Naprawdę, chociaż uważam, że monarchia y, jako koncept y, w sensie ustroju państwa mm. spełnia ciekawą rolę stabilizującą. Prezydent Ym, podobno też. Ale monarcha się nie zmienia co 5 lat. E, chyba, że często umierają, e, ale wtedy dosyć szybko mielibyśmy bardzo młodych monarchów. E, więc jeżeli chodzi o to, to może by w Polsce ustabilizowali, ale w Polsce monarchia się nie nadaje, dlatego że, e, żeby mieć monarchę, e, to trzeba mieć szacunek do monarchy. Rodzina królewska bez szacunku do rodziny królewskiej absolutnie e, nie istnieje. I mamy to na przykład w Hiszpanii. Kiedy rodzina królewska nie ma żadnego autorytetu, jest uważana po prostu za darmo zjadów i ma bardzo zły PR. Ostatni król był skandalistą powszechmiar i, i ma teraz różne bardzo nieciekawe rzeczy i w ogóle do, do tej Hiszpanii nie wraca. On abdykował, zostawił swojemu synowi, który próbuje te zglisza tam zbierać jeszcze. E, no i Hiszpania absolutnie w ogóle rodzina królewska absolutnie ja nawet nie. Ja nie, nie wiedziałam, że Hiszpanii ma rodzinę królewską. No. no widzisz, no to właśnie to jest dobry, że tak powiem, dowód na to, że po prostu hiszpańska rodzina królewska nie... Nie, po prostu nie możesz pochwalić hmm. szacunkiem, a nie estymą. Um, no i w Polsce myślę, że społeczeństwo absolutnie nie było na to gotowe. Wiesz, co ja uważam, że jest polską monarchią? Uważam, no. że w Polsce rolę monarchii odgrywa Kościół. I mówię to zupełnie bez żartów, mm -hmm. tylko to jest jakaś instytucja teoretycznie z zewnątrz, która ma niesamowity wpływ na to, jak wygląda kraj, nawet prawo. Tak. Obyczaje a... i jest władza, mm -hmm. jest realna władza w ich rękach. No, myślę, że I można przeciągnąć W dużym stopniu no jednak ma ta instytucja, a jest instytucją tak jak korona. Troszeczkę tak. Ale jest to obcy państwo w państwie. Pamiętajmy, że Watykan jednak jest obcy. <grym> Chcę państwem. przypomnieć, że polski kościół jednak ma inne zdanie niż papież, bo jest świętszy momentami <grym> polscy księża i, i w ogóle Kler i się nie zgadza z papieżem, więc myślę, że to już jest tak polskie państwo w państwie. Mm. A jak wyobrażasz sobie współczesną królewską rodzinę w XXI wieku? Polską? No, czy Ogólną. taką rodzinę królewską w Polsce XXI wieku? No, właśnie sobie nie wyobrażam. Nie jej mhm. sobie, dlatego że potrzeba tego szacunku i jakby, no w ogóle można by, okej, okay, można by, wiecie, są takie ruchy monarchistyczne w Europie, kiedyś robiłam referat na studia, Przepraszam, w Polsce, nie w Europie, o tym i rzeczywiście są osoby, które doszukują u konkretnych rodzin jakichś po prostu przodków, którzy byli, był kiedyś królem, tam 100, 200, 350 lat temu, i teraz po prostu będziemy mieć tego króla, moglibyśmy go intronizować, ale Mm -mm. Mm -hmm. nie, it's not gonna happen yy, może pięć osób w Polsce w to wierzy rzeczywiście, że tak się stanie ale ogólnie nie wyobrażam sobie więc jak ja sobie wyobrażam, nie wyobrażam sobie nie wiem gdzie by mieszkali tak naprawdę yy, w Belwederze na przykład a w Belwederze no może w Belwederze yy, w Zamku Książ, w zamku. W zamku książ. O, świetne, świetne miejsce wiem. na wypady pozdrawiam po Wałbrzych <noise> tak, myślę, że zamek książ mógłby być takim ich zamkiem łowieckim albo przyczyną. A to jest super zamek. No, no. Dobrze, słuchaj. Yy, Jasiek pyta z kolei, jak rodzinie królewskiej podoba się The Crown? Więc yy, są słuchy, że niektórzy oglądali. I mniej więcej jest to potwierdzone. Ja myślę, że każdy oglądał, tylko nie każdy się chce przyznać. No, królowa się nie może przyznać. No, ale. Yy, Jakby to brzmiało, że ma subskrypcję na Netflixie. Myślę, że by jej dali takie screenery wcześniej z kodem i wszystko tam. Elka, powiedz, czy tak było, czy nie, bo możemy jeszcze coś zmienić w montażu. Ale na pewno jej najmłodszy syn, czyli Edward, wraz z rodziną oglądali. Czy Edward to jest ten kontrowersyjny? Taki, co tam jakiś skandal jest wokół niego? Nie, to wokół Andrzej. A. Andrzej, to jest skandal? Z tymi Andrzejami to dużo kontrowersji w ogóle bywa. Andrew. Edward oglądał podobno... Um... Podejrzewam, że Harry i Meghan też oglądali, tym Te bardziej, że mają tego deala z Netflixem. Tak. Yy, no myślę, że przecież tam... tego tak, oglądali. Ty a oni mają w końcu ten podcast na Spotify wspólny, co oni tam mieli mieć? Oni coś tam mają, ale nie słuchałam tego już. Okej. Nie. Jak uważasz, że będzie wyglądała przyszłość rodziny królewskiej? Ja myślę, że będzie nadal trwać. Mm -hmm. Że wbrew e, opinii po prostu publicznej. William nie zostanie kolejnym królem, tylko będzie najpierw Karol, ponieważ mu się to należy, e, jak w budę. E, nie, serio, w sensie no, Kolodu długo, długo czeka i ja wiem, że Karol nie jest najłatwiej, najłatwiejszy do lubienia, ale teraz ma dobry PR ostatnio. Poczuję, ale myślisz, że on chce być królem, bo mi się wydaje, że, że tak zawsze tak sobie myślałam, myślałam że ta... on wcale nie chce być tym królem. To tyle by czekał chłop. No 70, 70 lat, no po prostu żyje. No, no tak, ale no, no, całe życie się przygotowujesz do jakiejś roli i potem jej nie dostajesz. No bez sensu. Ale no, to by było dziwne, jakby matka go przeżyła. Poza tym nie da się w Wielkiej Brytanii e, tak zrobić, żeby William był królem, a Karol nie. Karol musiałby się zrzec koroną. Musiałaby przejść no, na umrzeć. niego. Albo trzymamy umrzeć. Trzymamy żeby jednak był długowieczny jak ojciec. No, zobaczymy jak to będzie, ale raczej będzie Karol i potem będzie William. Zresztą Karol przejmuje już naprawdę ogromną ilość obowiązków mm -hmm. od Elżbiety. No ona w ciągu ostatnich dwóch lat, od kiedy jest sami wiecie co, no to ona się bardziej usunęła w cień. W sensie Voldemort. Tak, Woldy przyszedł i cały świat postawił na nogi. Um, to ona się teraz bardziej tak usuwa w cień, no bo była, była też w zamku Winzory, zamknięta potem śmierć męża. Nadal bierze udział w tych najważniejszych rzeczach, ale jednak bardzo lwią część obowiązków oddaje Karolowi, właśnie Edwardowi, Williamowi Kate. To oni I Że stara Elżbieta jest tak pocieszna. No i w przyszłym roku cute. ma 70. panowania. A to będzie nam feta. Tam? no się wróciła w dwudziestym roku no to dziewięćdziesiąt siedem pięć pięć dziewięćdziesiąt pięć tak dziewięćdziesiąt pięć no e, no poż o Jezu. a ja jestem zmęczona po dwudziestu sześciu latach życia niesamowita dobra czyli będą sobie trwać będzie tak, spoko. tak, może się bardziej zmodernizują, będą bardziej eko, na przykład w pałacu już nie będą mieszkać Buckingham, tylko może w jakimś innym, a pałac będzie dla zwiedzających. Ty byłaś tam zwiedzać, mówiłaś, mm -hmm. że super Two i polecasz. Polecam, polecam ten odcinek podcastu, bo ja się też dowiedziałam dużo ciekawych rzeczy i stwierdziłam, że jeśli jeszcze przyjdzie mi pojechać do Londynu, to chętnie odwiedzę. Mm, bardzo polecam. Um, skąd rodzina Królewska czerpie środki do życia? No to po pierwsze obywatele, tak, dostaje pensję od obywateli, ale ma też kilka jakby swoich źródeł. Um... Nie, nie, powiem, bym, nie powiedziałabym przedsiębiorstw, ale y, kilka swoich jakby. Mm, działalności. Działalności. To nie są działalności gospodarcze, ekonomiczne, ale jakieś inwestycyjne bardziej. No nie sprzedają jakieś tam rzeczy, tylko bardziej to są inwestycje. Turystyka y, też, no. Farmy. Tak, ale turystyka na przykład, odwiedzanie pałacu Buckingham, y, środki idą na fundusz właśnie. Y, Utrzymania tych pałaców. Więc to nie jest tak, A, że okay. tam idą do kieszeni Elki na nowy puder, tylko jednak, no, tylko jednak na pałac. E Czekaj to jeszcze pytanie bonusowe ode mnie. Czy za sprawą, Elżbiety kochasz korgisie? Bardzo mi się podobają, bardzo. Ja mam e spodanki od w korgi. Mój bratanek jest korgisiem. Nazywa się Sernik. No, super. Nie, Poznam super was, są, ale powiedzieć. chyba to są tru trudne pieski. Trzeba je wychować, ale jak się je wychowa, no to ten ogonek, jak mm. idzie, tak merda. No, ja no, jestem fanką ramena Karola Paciorka, mm -hmm. bardzo często tego, tego ramena wypatruję na Instagramie. Muszę ci przeciw, w takim razie przedstawić, sernika. Mm. Um, a powiedz mi, wiadomo, jest skąd jej się wzięła ta miłość do Korgisów, jak one z, y, się pojawiły na dworze? E, ona w dzieciństwie miała, jego, jej pierwszy Korgis nazywał chyba Suzan. I ogólnie psy w rodzinie królewskiej to jest długa e, historia. Kuker e, Paniel chyba miała e, królowa Wiktoria i potem różne psy były e, i jako mała dziewczynka dostała i już tak, tak mm. zostało. Zaczy, ja mam taką teorię, że źli, ludzie, że, że źli ludzie nie są w stanie kochać zwierząt, mm. więc w nich mm. musi być trochę dobra. Hmm. Nawet jeśli ktoś myśli, że są tacy twardzi, to jednak muszą mieć coś dobrego, jeśli się kochają pieski. Bo pieski trzeba kochać. Dobrze. <laughs> Każdy ma, człowiek chyba dla psa, zarezerwowany specjalny głos. Prawda, Nyniu? <laughs> <laughs> Jak duża jest rodzina królewska? Dobre pytanie. No to zależy, czy mówimy o tym takim... Um, rdzeniu. Rdzeniu, czyli tam królowa, no wcześniej książę Filip, e, Karol i Kamila, William i Kate oraz ich dzieci. Czym mówimy? I jeszcze można do tego zaliczyć też Edwarda, czyli najmłodszego syna Elżbiety, bo Elżbieta ma czwórkę dzieci właśnie Karola, Annę, Andrzeja i Edwarda. Edwarda razem z żoną Annę. Andrzej już tam sobie poszedł, bo dzięki swoim skandalom został wykluczony z rodziny królewskiej. W sensie od... Y, wcześniej miał normalne obowiązki, na przykład dużo zajmował się różnymi inwestycjami, 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 inwestycjami? brytyjskimi i biznesem, e, ale wszystkie na przykład organizacje, którym patronował, po prostu zrzekły się go. Powiedziały, my nie chcemy takiego patrona, który jest zamieszany w różne skandale, Więc... Trochę jakby ta kozidra ostatnio. Może tak. Ale nie wiem, czy ona patronowała jakąś fundacją charytatywną. Fundacją nie wiem, ale Coca-Cola się jej wyrzekła. Bywa. No cóż. Nie jeździmy po pijaku. Więc to są takie. Aha, no jeszcze córki księcia Andrzeja, tego od tych skandali. One rzeczywiście angażują się. I też występują na Instagramie rodziny królewskie, więc powiedzmy, że są z tego bliskiego, bliskiego kręgu. No, Harry i, i Meghan już troszeczkę sobie poszli w odstawkę. Ale jeżeli chodzi o taką większą rodzinę królewską, no to słuchajcie, no każdy ma. Każdy z tych członków jednak miał rodzeństwo, dzieci i tak dalej. Albo przodków. Więc ta rodzina jest większa. Na przykład są dzieci księżniczki Małgorzaty, czyli siostry Elżbiety. Oni żyją. Są liczeni jako członkowie rodziny Małgorzata kolewskiej. miała dzieci w końcu? Oczywiście dwójka. Jakaś typowa Małgorzata. Ale na przykład no nie wiemy o tym za bardzo, no bo jakby... The crown y ich nie ma. To no bardzo, ale tak nie za bardzo. Oni na przykład byli na pogrzebie księcia Filipa. Mhm. Um, czy na przykład um, potomkowie, tam um, oj braci ojca Elżbiety, więc to są takie Taka dalsze. moda na sukces. Tak, troszkę, troszkę nie, tak. Nikt nie zmartwychwstał jeszcze. Trudno jest to wszystko spamiętać, jak się pierwszy raz na przykład o tym słyszy, bo tam są też zaraz um, um, tytuły bo ktoś jest nazywany imieniem i nazwiskiem, ktoś jest nazywany tytułem, więc naprawdę jest tego sporo, ale no powiedzmy w taki, takim korze, w takim rdzeniu, powiedzmy z 10 osób, może 15. Mhm. Y -y. Jakie najgłupsze tradycje ma rodzina królewska, których dalej przestrzega? Oh, najgłupsze to jest takie słowo nacechowane, więc ciężko powiedzieć, co ktoś najmniej uważa za głupie. Specy najbardziej specyficzne, najmniej standardowe. No ja myślę, że nietypone. polowania są nadal dosyć specyficznym w Tak, no rodzina brytyjska, rodzina królewska, jak wszystkie arystokratyczne rodziny w Wielkiej Brytanii, jednak to polowanie mają we krwi, więc nadal polowania są grane chociaż może no, no na pewno w mniejszej ilości niż, niż w czasach ubiegłych. No jest to jest taka tradycja trochę kontrowersyjna, powiedziałabym. Um, mówi się o tym takim e, sławnym jajku księcia Karola. Opowiadam e... o tym dużo wzmacnego, także odsyłam do tego odcinka. Dam wam znać, który to był odcinek na koniec tego podcastu. Tak, czy na przykład o poduszeczce, którą musi ze sobą wszędzie nosić, żeby miał mięciutko pod tyłeczkiem. No to są takie trochę urban legends, ale pewnie mają też sobie dużo prawdy. No i to są takie, każdy ma jakieś nawyki, no więc oni hmm. mają, mogą takie mieć, więc takie mają. Ale jeżeli chodzi o takich tradycji, no to w ogóle w Wielkiej Brytanii jest masa takich dziwnych tradycji, na przykład otwarcie sesji parlamentu. Ostatnie otwarcie sesji parlamentu miało miejsce chyba na początku maja jakoś mówiłam o tym na Instagramie, ale nie mogę Pamiętam. tego zlokalizować Pamiętam, w pamięci. I tam jest tyle po prostu jakichś małych rzeczy, że ten idzie do tej izby, tam ten przynosi coś tam, oni w ogóle jadą jakąś tam trasą do pałacu. No słuchajcie. Dzieje się. To jest przerost formy nad treścią, mhm. bo potem otwarcie parlamentu to wcale nie jest tak aż długo, ale no to jest właśnie ten taki blichtr i taka tradycja, która się może wydawać głupia, ale ma w sobie coś takiego, co nas przyciąga do tego, że jednak chcemy to oglądać jednak jedziemy do tego pałacu Buckingham i jednak oglądamy te rzeczy i, i też słuchamy tego odcinka, gdzie mówimy o monarchiach teraz. I ostatnie pytanie. Jakie lokale w Anglii lubi rodzina królewska, czy nigdy nie je na mieście? Są takie lokale, w których są widziani, ale to są zwykle lokale, no wiadomo, że królowa to tam się za bardzo nie wypuszcza gdzieś tam na miacho. Nie puszcza się. To, bo, bo wszyscy mówią po pierwsze rozpoznanie, po drugie, no to jest szalenie niebe niebezpieczny sport, chodzenie po mieście. Można na przykład skręcić kostkę. Jezua, no. Um, ale na przykład Harry William, czy y, młodsi, y, że tak powiem, członkowie rodziny królewskiej, młodsi, to znaczy koło czterdziestki, moi drodzy, więc wszyscy jesteśmy młodzi, y, to y, y, często bywają w zamkniętych klubach, mhm. czy w jakichś takich. Klubach dla gentlemanów, czyli no raczej sobie nie pójdą do zwykłego chińczyka po prostu na Oxford Street czy coś takiego. E, tylko raczej to są takie miejsca bardziej ustronne, miejsca, na przykład o, Williama, nie Williama, Harego i Megan, e, pierwsza randka się właśnie odbyła w takim zamkniętym klubie, czyli taka restauracja, gdzie mają wstęp tylko znajomi królika. No i, e, i to jest pewnie jakieś tam miejsce, w którym. Bywają, ale że takie adresy to nie. No na przykład Kate często chodziła w okolicach pałacu Kensington na zakupy po prostu do sklepu, czy córki Księcia Andrzeja, Eugenia i Beatrice też czasami są widziane gdzieś tam na mieście, jak wchodzą, nie wiem, do Selfridges albo do jakiegoś innego sklepu, ale to są takie wyjątki. O, w ten sposób. Raczej nie ma takich adresów, że to jest miejsce, no bo jakby wszyscy wiedzieli, że to jest miejsce, do której chodzą członkowie rodziny królewskiej. To ręczę wam, że oni już tam nie chodzili. Tak, na pewno. Także bardzo Ci dziękuję. Niech Ela będzie z nami jak najdłużej i niech nie brakuje Ci treści, które możesz tworzyć, a myślę, że Ci ich szybko nie zabraknie i żeby źródła zawsze były rzetelne. Dziękuję. dziękuję. Wystąpiłaś Ty i Neri. Yeah!